Hej, tu Karolina. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w drugim programie z nowej serii i w moim pierwszym wywiadzie od miesięcy, bo tydzień temu pojawił się pierwszy odcinek, właśnie z serii, którą nagrywam w domu na moim nowym mikrofonie. Ale też część z Was może nie wie tego, że ja od bardzo wielu miesięcy w ogóle nie nagrywałam, a już na pewno nie przeprowadzałam wywiadów, dlatego że byłam w Edynburgu. Także bardzo przyjemnie było wrócić do studia i to był ostatni odcinek w studio i był to wywiad z Iwoną Kibil. Zaczęłam trochę od końca, bo zazwyczaj na początku mówię, że Mój podcast jest programem, do którego zazwyczaj zapraszam gości, i te odcinki mają format wywiadów. Goście są przeróżni, zazwyczaj nie powtarzający się, ale miałam już parę osób, które pojawiły się w programie wielokrotnie, i właśnie takim przypadkiem jest Iwona. Moi goście to są przeróżne osoby, zazwyczaj ze świata internetu, ale teraz też um, coraz więcej. Będzie osób z mojego, też życia prywatnego. To będzie bardzo wyjątkowa seria. Są to osoby związane z weganizmem, z dietą roślinną, z ekologią, z jogą, z szeroko pojętym zdrowiem i takim holistycznym podejściem do życia. Są to osoby, które mnie bardzo inspirują. Cały zamysł właśnie tych wywiadów był taki, aby móc dzielić się wiedzą osób, które mają o wiele, Yy, wiedzą o wiele więcej niż ja na przeróżne tematy. Ale w takiej nieco bardziej nieformalnej, niezobowiązującej formie, właśnie jako rozmowy, tak żebyście mogli posłuchać zarówno mnie, jak i tych wyjątkowych gości. Dzisiaj, tak jak wspomniałam, moim gościem jest Iwona Kibil. Iwona jest dietetykiem, jest prawdziwym guru dietetycznym, jeżeli chodzi o dietę roślinną, i była moim drugim gościem podcastów w historii. Bo Iwona była u mnie rok temu i tam rozmawiałyśmy przede wszystkim o takich największych kontrowersjach związanych z dietą roślinną, czyli o białku, o soi, o wapniu, o żelazie, też o weganizmie u nastolatków. Pojawiło się tam bardzo wiele ciekawych dygresji, także taką dużą bazę dietetyczną, znajdziecie właśnie tam. Też w tym temacie polecam Wam odcinek z Kasią Rećko. Również dietetyk o tym, jak bezpiecznie i zdrowo przejść na dietę roślinną, czyli takie ABC przejście na weganizm. Natomiast my dzisiaj z Iwoną poruszamy po prostu mnóstwo ciekawych tematów, nowych tematów. Będzie o tym, co dietetyk sądzi o detoksach, o tym, czym są nietolerancje pokarmowe i alergie. I o tym, jak bardzo nadużywane są szczególnie nietolerancje, i przede wszystkim, powiemy właśnie o glutenie, czy jest on zły, czy nie. Poruszymy też takie tematy, jak dieta roślinna kontra leczenie chorób cywilizacyjnych. Będzie dosyć sporo o insulinooporności. I temat gorący, który wyszedł zupełnie spontanicznie, to jest dyskusja na temat, Byłych wegan, na temat osób, szczególnie osób publicznych, które przestały jeść roślinnie i o tym, z czego to mogło wynikać. I bardzo się cieszę, że poruszyliśmy ten temat, bo jedna rzecz to jest moja osobista opinia, a druga to to, że razem z Iwoną mogłyśmy spojrzeć na to z nieco bardziej naukowej perspektywy. Jest to oczywiście maksymalnie informacyjna, rozmowa. Dowiecie się z tego bardzo dużo tych małych tematów jest naprawdę wiele, dlatego polecam wam naprawdę poświęcić trochę czasu na wysłuchanie tego odcinka, ponieważ jest on dosyć długi. O ja się nie mylę, trwa dobre półtorej godziny, bo jest to ogromna skarbnica wiedzy zarówno ten podcast, jak i oczywiście sama Iwona. Także nie przedłużając, gorąco Was zapraszam do wysłuchania. Cześć Iwona, bardzo dziękuję Ci, że po raz kolejny przyjęłaś moje zaproszenie. I co zabawne, to jest ostatni raz, kiedy ja nagrywam w tym studio. Jest to dlatego wyjątkowy odcinek dla mnie, a my, słuchaj, nagrywałyśmy razem dokładnie rok temu. Dokładnie. to I było, to było w tym studio i to było tak? chyba tak, że to były pierwsze jakieś Twoje podcasty, tak? prawda? Tak, byłaś moim drugim gościem. Tak. Pamiętam, byłam strasznie zestresowana, a wielokrotnie jak pytam teraz moich słuchaczy, Jakie odcinki, które odcinki lubią najbardziej, to jesteś często wymieniana. Super, ponieważ to ci był się. bardzo rzeczowy program, dużo osób się wiele ciekawych rzeczy dowiedziało na temat um, faktów i mitów związanych z dietą roślinną. Dlatego oczywiście podlinkuję ten odcinek w opisie. już nawet nie pamiętam o czym był, ale. Wiesz co, tam było, tam było białko, soja, mhm. wapń Super. i różne takie najbardziej. Um, Martwiące mm -hmm. składniki odżywcze yy, i wyjaśniłaś oczywiście, dlaczego bez problemu można, jak mm -hmm. bez problemu można na diecie roślinnej mieć, yy, nie mieć żadnych niedoborów. Najprościej rzecz ujmując. Ale od razu zacznę od tego, co powiedziałaś przed chwilą, zanim zaczęłyśmy nagrywać. Yy, użyłaś takiego dosyć kontrowersyjnego stwierdzenia, że dieta roślinna to niekoniecznie jest dieta, która ma leczyć. Tak. To zależy jeszcze, w jakim przypadku. No wiadomo, nie tak. to tak Nie no wiele bardzo osób generalnie uważa, że dieta roślinna leczy, że ogólnie przechodząc na weganizm wyleczymy się z wszelkich problemów. I no, jest duży efekt placebo tutaj, dlatego że, że faktycznie oglądając jakieś różne filmiki w internecie, szczególnie osób, które się zostały oświecone po przejściu mm. na dietę roślinną, faktycznie można się pozytywnie zmotywować i po przejściu na dietę roślinną no, można stwierdzić, że też jest oświeconym, że się leczy, że nagle mijają wszelkie problemy. Szczególnie to się dzieje w przypadku osób, które wcześniej jadły dużo mięsa i dopiero przeszły na dietę roślinną i są na tej diecie załóżmy miesiąc, wtedy mm. są najbardziej oświecone. Później już mija po jakimś czasie. Znaczy, w ogóle też powstaje bardzo wiele książek, i ja sama bardzo lubię książkę Jak nie umrzeć przedwcześnie, która jest takim adwokatem stwierdzenia, że dieta roślinna wyleczy cię z największych chorób cywilizacyjnych. Czy powiedziałabyś, że to jest nadużycie? Hmm, ja bym powiedziała, że może trochę tak. No, przede wszystkim dieta roślinna faktycznie może chronić przed wieloma chorobami cywilizacyjnymi, i to jest potwierdzone faktycznie w badaniach, ale nie jest też potwierdzone, czy dieta, która będzie zawierać nie, niewiele mięsa czy nie będzie faktycznie mhm. też odpowiednia bo może być tak że ktoś przez nie wiem, w ciągu tygodnia je warzywa, owoce, kasze, produkty pełnoziarniste, nie je jakoś bardzo dużo produktów przetworzonych i na przykład ma te dwie czy trzy porcje chudego mięsa, to wcale nie jest powiedziane, że ta osoba będzie się czuła gorzej i też nie uchroni się przed chorobami cywilizacyjnymi. Jak jakie to są choroby cywilizacyjne? No na przykład cukrzyca typu drugiego, nowotwory, na przykład miażdżyca, wszelkie takie choroby, nie wiem jak dynamo czanowa mhm. przykładowo. Ale czy to nie jest tak, że po prostu ten kontrast z, z przejścia z takiej diety zachodniej, przetworzonej w jakąkolwiek bogatą w owoce i warzywa jest zawsze tak duży i jest to tak pozytywna zmiana, że ludzie przypisali to w jakiś sposób w diecie roślinnej? Tak, ale to, bo tak jak mówiłam, że osoby na początku czują się oświecone. To jest tak jak na przykład przejście na jakiś detoks, na przykład na dietę, doktor, nie wiem, czy mogę nazwisk. Tak, tak, to jest też dieta bardzo popularna, bardzo chętnie poznałam Więc osoby, które przechodzą na dietę doktor Dąbrowskiej, no, kto przechodzi na tą dietę? To nie przechodzą na to weganie, chociaż też czasem się zdarza. Ale natomiast najwięcej osób, które jedzą mięso, jedzą dużo wędlin, jedzą dużo serów, ogólnie jedzą dużo rzeczy bardzo złych i przechodzą na tą dietę żeby sobie pomóc, albo mm. żeby schudnąć, albo żeby sobie pomóc, bo dieta ta ma ich wyleczyć. I po prostu doszukują się e, jakiegoś takiego, no nie wiem, remedium w tej diecie, i że po przejściu na tą dietę nagle odżyją, y, są na tej diecie załóżmy dwa tygodnie, czują się świetnie, chociaż też nie zawsze, ale w większości przypadków, wracają do domu i postanawiają, że będą jeszcze przez jakiś czas tą dietę kontynuować. Dopóki im się trochę nie znudzi, to wtedy już zaczynają hmm. jeść bardziej normalnie. Ale sobie kilka miesięcy miesięcy Dąbrowskie na 600 no... kalorii nie da się za bardzo jej kontynuować, ale da się na przykład robić jakieś modyfikacje do mm -hmm. tej diety, czyli stopniowo zwiększać udział jakichś e, produktów, które też będą nieprzetworzone, ale na przykład będą miały więcej białka. No bo na tej diecie no nie ma białka, nie ma wystarczającej ilości e, tłuszczów, więc będąc długo na tej diecie, faktycznie można sobie bardzo zaszkodzić. No i e, o czym to ja chciałam powiedzieć, że e, e, tak, że e, na tej diecie, tak, że faktycznie po jakimś czasie przechodzą już e, na taką bardziej tradycyjną wersję diety, ale co? Są jakieś święta, są jakieś nie wiem, majówki, jakieś różne weekendy, nie wiem, imieniny, urodziny, grille, i nagle ta dieta już idzie trochę w odstawkę i zaczynają jeść bardziej normalnie. I za kilka miesięcy te osoby myślą sobie: Hmm, może znowu pojadę na dietę dr. Nobrowskiego. Ja mam dużo takich pacjentów, na przykład, którzy w ten sposób funkcjonują, albo dużo takich osób, które z nami, które też od czasu do czasu próbują. No i może też ludzie myślą, że da się coś zrobić w łatwy, szybki sposób, po co się cały czas męczyć, jak można przejść na 2 trzy tygodnie na taką dietę, po, przysłowiowo odtruć Aha, się, zresetować, tak, zresetować pomęczyć się przez te dwa tygodnie, a później nagle no nie wiem, być ozdrowionym i czuć się dobrze już w własnej skórze, co jest w ogóle bez sensu, no bo ta dieta w ogóle nie uczy zasad prawidłowego odżywiania się, w ogóle no, nie uczy też gotowania tak naprawdę, mhm. więc... Jeżeli ktoś ma jakieś zachcianki, jeżeli ktoś ma jakieś, no nie wiem, potrzebuje większych, konkretnych posiłków, to tak naprawdę no tę dietę, no, no nie zastosuje tej diety przez dłuższy czas. Ale to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, że ludzie nie zaczynają sobie gotować tej diety, tylko właśnie jadą na taki wyjazd tak. albo zamawiają dietę pudełkową po to, żeby właśnie nie musieć gotować, a no... Tak się żyć nie da. A później wracają i y, te rzeczy, które próbują zrobić w domu, już im nie smakują w taki sam sposób, no bo muszą sami przygotować te wszystkie surówki, te wszystkie jakieś tam koktajle, soki. A ty kiedyś próbowałaś tego? Nie, no co ty. Ja bym nie przeżyła. Gdzie jest? Znaczy, ja potrafię, ja, potrafię kon, ja muszę zjeść konkretnie, i to jest prawda, że ja na przykład nie przeżyłabym ja nawet jedno, no może ktoś mnie skrytykować, ale na przykład jednodniowej głodówki bym chyba nie przeżyła. Po prostu lubię jeść i Pomyś konkretnie. To się byłoby ci po prostu przykro. No, Byłabym głodna, nie myślałabym, nie funkcjonowałabym no. normalnie, nie mogłabym się skoncentrować. A robiłaś kiedyś detoksy Nigdy. sokowe? Nic takiego. Nigdy. Nie testowałaś na sobie. Nie. Ale widzisz jakiekolwiek plusy w tym, że ludzie właśnie jeżdżą na, na takie detoksy jak ten Dąbrowski? Wiesz, co widzę? Plusy. Zawsze jest tak, że są jakieś plusy i minusy. Widzę plusy takie, że jak ktoś jest bardzo otyły. I na przykład mhm. stan zdrowia um, pozwala na to, żeby ta osoba przeszła na taki detoks, bo to też bardzo tak, ważne, żeby ma się przebadać zapas wcześniej tak w sobie. To faktycznie przez ten krótki czas może schudnąć i się zmotywować bardziej do tego, żeby już tą dietę trochę tak jakby podtrzymać mhm. i po powrocie faktycznie może um, być zmotywowany i może zwracać większą uwagę na nawyki żywieniowe. To tak samo jak z tymi wszystkimi testami na nietolerancję, że ktoś nagle po zrobieniu testów wyklucza pewne produkty, zaczyna się czuć lepiej. I Później nagle zwraca uwagę na to, co je. To coś w tym stylu. Więc myślę, że to jest dobry plus, że to tutaj faktycznie jest bardzo pomocne i wiele osób faktycznie y, po zastosowaniu takiej głodówki zaczyna y, zwracać uwagę na to, co je. Bo widzi, że na przykład nie jedząc mięsa, nie jedząc serów, nie jedząc tak dużo, y, takiej dużej ilości przetworzonych rzeczy, faktycznie czuje się lepiej. Chociaż mhm. na początku zazwyczaj czują się gorzej, ale po jakimś czasie czują się dużo lepiej Myśmy i starają się materii. to kontynuować. Tak. No tak, czyli jako taki punkt początkowy może to być okej, okay, ale raczej masz sceptyczne nastawienie do wszelkiego rodzaju detoksów. E, e, tak, dla osób zdrowych, dla mm -hmm. osób, które nie potrzebują e, schudnąć, które w zasadzie dobrze się odżywiają, są na diecie na przykład roślinnej, mm -hmm. ale niekoniecznie odżywiają się dobrze. Ja nie widzę sensu w ogóle przechodzenia na taką dietę, żeby się oczyścić, no bo to nie ma potrzeby oczyszczania się. Czyli uważasz, że nasz organizm sam w sobie dzięki Jasne. jelitom oczyszcza się. Tak, dzięki nerkom, wątrobie, po prostu mamy naturalny me mechanizm homostazy, który no, dba o to, żebyśmy się oczyszczali. Powiedziałaś na początku też, że są ci oświeceni weganie, osoby, które. <grywki> ja <grywki> również. Które przeszły na dietę roślinną i też ten efekt placebo, efekt tej zmiany, tych zmiany też nawet poglądów i nastawienia do świata sprawia, że czujemy się lepiej i wydaje się nam, że ta dieta jest dla nas wspaniała. Ja się częściowo zgadzam z tym efektem i też mimo wszystko uważam, że dieta roślina jest wspaniała, mhm. ale właśnie przyszło mi do głowy, że mogę, że jesteś najlepszą osobą, z którą mogę poruszyć ten temat, bo pewnie nie ominął cię pewien, pewna tendencja, pewien taki news, że bardzo dużo osób odchodzi od diety wegańskiej, że w świecie wegan, szczególnie anglojęzycznych, tak, osób, które są znane na całym świecie, nagle są jakieś sensacje, gdzie osoby, które od pięciu lat promują dietę roślinną, i to nie tylko nawet zdrowotnie, tylko też właśnie ideologicznie, zdradza, że tak naprawdę to od dwóch lat nie jestem weganką. Albo, yy, Ale cały mój czas ten... Promuje, tak? tylko... przez ten cały czas promowała, a ty i nagle o kimś Mówisz dokładnie? Tak, jest, ja kilka, takich, takich jest kilka takich osób, możemy do nich powiedzieć. To Na pewno po... nie będą tego słuchać. To możesz powiedzieć, a może ja ich nie znam. Nie znaczy, wiem. jest taka dziewczyna, która się nazywa y, Rowana. Ona jest Hiszpanką. E, Boże, co, ale ta, jest nexikanką. surowa ona jest, tak? Ona była surowa, teraz mhm. już nie jest surowa, ale zrobiła ma miliony, miliony obserwatorów. Stworzyła takie wegańskie imperium i hiszpańsko, i anglojęzyczne. E, była też e, taka inna dziewczyna z Australii, która się nazywa Bonnie Rebecca, jakiś e, Brytyjczyk, Tim Shift, który też jest sportowcem. I oni wszyscy byli bardzo, bardzo popularni, natomiast też byli związani bardzo ściśle z tą ideologią. I nagle po latach mówią, że no, słuchajcie, ale nie jestem już wyganką. A co tam u nich wpłynęło? Czy oni wytłumaczyli, dlaczego? Tak, tak, tak. I co? Wszyscy powiedzieli, że pogorszył się ich stan zdrowia i już nie mogą dłużej ukrywać tego, że wprowadzili pewne produkty zwierzęce żeby ratować swoje zdrowie. Ale może na diecie surowej czy wegańskiej? Nie, nie. Generalnie okay. wegańskiej, tylko że wiesz jak jest. Ja to tak sobie analizowałam ostatnio, bo dużo osób się mnie pytało, co ja sądzę o tym, że ci weganie przestają być weganami. Mm -hmm. I zazwyczaj nie zabieram głosu na ten temat, ponieważ uważam, że to jest każdego prywatna sprawa. Sama nie wiem, jak bym się zachowała, gdyby moje zdrowie nagle podupadło i rzeczywiście czułabym, że jestem pod ścianą i nic mi nie pomaga. Natomiast problem tutaj polegał na tym, że oni po prostu przez ten cały czas promowali weganizm, a teraz dopiero zdradzają, że od iluś tam miesięcy, lat nie są weganami. No ale to już jest osobna etyczna rzecz. No, ale... Tak, ale oni promowali to, dalej to promują, mnóstwo ludzi przechodzi na tą dietę ze względu na to, że oni to promują i tak. teraz zobacz, jeżeli oni się czują źle na tej diecie... Bardzo możliwe, że mają po prostu źle zbilansowaną dietę, że po prostu Dokładnie. sami sobie bilansowali, nie byli u dietetyka albo u właściwych osób, które powinny im tą dietę zbilansować i po prostu zrobili coś źle. I na pewno byłoby inaczej. Na pewno nie mieliby problemów ze stanem zdrowia. No, chyba że nie dałoby się, bo też są takie przypadki, że jest bardzo trudno tą dietę zbilansować. No to na pewno inaczej by to wszystko u nich wyglądało, gdyby zwrócili się do właściwych osób o pomoc i mogliby też wtedy oczywiście w swoich mediach społecznościowych powiedzieć, że słuchajcie, już nie jest w medycie surowej na przykład, albo mhm. nie jestem w 100% we, na diecie wegańskiej z tego i tego powodu, ale wrócę na przykład do tej diety, jak mm, zrobię to i to, prawda? It's... Tak, ale problem właśnie polega na tym, że po pierwsze, to ci wszyscy obserwatorzy się czują oszukani i teraz no, nie się. są uprzedzeni do diety wegańskiej, bo myślą sobie, jejku, przecież jeżeli ona jest chora, to mi też zaszkodzi, więc to w ogóle robi strasznie zły PR. W ale być może ci diecie. obserwatorzy, byli dietetykę i sobie zbilansowali tą dietę. Mam nadzieję, że są mądrzy i tak zrobili, bo wiesz, zaczęło mnie po prostu stresować, że ludzie będą zniechęceni do tego weganizmu, wszyscy powiedzą, albo nawet ci, co nie są weganami, powiedzą, no. Wiedziałem, że tak będzie, ten weganizm to jest niedoborowy i beznadziejny, bo no i wszyscy w przestają być, tak. tak, i znowu się jakaś taka łatka zostaje przyklejona weganom, co mnie po prostu wprawia w jakąś frustrację, ale do czego zmierzam, to jest właśnie to, że, nie wiem, czy ty to zaobserwowałaś, że wielu nowych wegan, szczególnie sprzed kilku lat, bo teraz już więcej się mówi o zdrowych tłuszczach i ludzie aż tak strasznie nie panikują, jak słyszą, że coś jest, zawiera tłuszcz, Przeszło na ten taki weganizm albo surowy, albo taki bardzo wysokowęglowodanowy, gdzie wszyscy jedli same banany mm -hmm. i owoce i no kurczę, to jest łatwo doprowadzić do niedoborów. Jakie są konsekwencje z takiej dietetycznej strony, takiej diety bardzo wysokowęglowodanowej, opartej o tonę owoców z małą ilością tłuszczu? Dobra, to ja zacznę w takim razie od początku. Co do tych ludzi, ja ich tak. nie znam, tych ludzi, o tak, których dobrze. wspominałaś, których wymieniałaś. I to, co powiedziałam wcześniej, tak uważam, że mogli po prostu sobie tą dietę zbilansować, bo jest, są pewne problemy ze zbilansowaniem diety roślinnej, ale to było w tym poprzednim podcaście, mhm. więc ja nie będę się tutaj rozwodzić na ten temat. Natomiast, jeżeli oni mieli takie problemy i nie potrafili zbilansować, to też. Trochę kiepsko kurczę, dlatego że faktycznie tyle osób przeszło na dietę roślinną i patrzą na to, jak u nich to teraz wygląda, czy oni teraz nie będą mieli problemów zdrowotnych, i przez mhm. to później ta dieta roślinna jest w mediach społecznościowych czy w ogóle w mediach um, krytykowana. Więc to faktycznie jest problem co do, co do tych osób, które przechodzą na takie dziwne diety, zazwyczaj jest tak, że te osoby mają problemy mhm. i na przykład mają jakieś choroby, insulinooporność. Załóżmy, bo teraz coraz częściej się diagnozuje insulinooporność, jest y, bardziej rozszerzona diagnostyka. Ym, też dużo można przeczytać w internecie, czy jest więcej książek na ten temat, więc ludzie sobie już sami zaczynają y, kojarzyć fakty i to też jest dobre. Albo jakieś inne, różne, różne choroby i ym, ludzie doszukują się znowu takich prostszych rozwiązań, że może przejdę na taką dietę, bo po, komuś pomogło. I ym, wiesz, to prawdopodobnie też jest problem taki, że, ym, że mamy... W medycynie mniej przypadków powiedzmy stosowania diety roślinnej u osób, które załóżmy mają insulinooporność. Dlatego te osoby, które chorują na te choroby, doszukują się informacji w internecie, u blogerów, u youtuberów, u jakichś, nie wiem osób, które piszą książki. Bardzo często są to osoby, które nie mają pojęcia o dietetyce, ale piszą książki, bo ozdrowili uzdro siebie, mhm. więc zaczynają pisać książki, albo prowadzą już kanał na YouTubie, że skoro sami się, sami wyzdrowieli z jakiejś tam choroby, załóżmy Hashimoto, choroby Hashimoto, to no też innych wyleczymy. Czemu by nie? Wszyscy przecież, którzy mają Hashimoto, mogą zastosować tą samą metodę i też będą wyleczeni. Więc problem jest taki, że te osoby przechodzą faktycznie na te diety i mogą sobie pogorszyć stan zdrowia, bo po pierwsze, każdy jest inny. Każdy ma też trochę indywidualny metabolizm, każdy ma inne problemy zdrowotne i to, że ktoś ma insulinoporność, to nie znaczy, że będzie reagować w ten sam sposób na różne produkty z diety, że w ten sam sposób będzie się uwalniać cukier i insulina w jego organizmie, co u innej osoby. Też jak z tym indeksem glikemicznym, to mm -hmm. nie jest też tak, że, bo, że wszyscy będą dobrze reagować na produkty z niższym albo średnim indeksem glikemicznym. I jakie mogą być problemy? Ja też miałam dużo takich pacjentów, którzy na przykład przechodzili na takie diety właśnie wysokowęglowodanowe, bo przeczytali książki, załóżmy, nie wiem, skrobia, która leczy, czy coś mm -hmm. tam, nie wiem, mogę chyba wymieniać te książki tak, Tutaj, tak. E, doktora to nie, doktora MacDougalla. Boże, doktora Magdugala, książki. E, ogólnie jest dużo takich książek i oni przechodzili na te diety i pogarszali sobie stan zdrowia. Znaczy przez pewien czas czuli się dobrze. Bo na znaczy, przykład jest, już powiem, to jest ten facet, Aha. który właśnie bardzo wysokowęglowodanowa zero tłuszczu. I biały to on, cukier, on nawet nie Nie, to nie mówiłem? ten. Biały cukier, to nie. E, nie wiem, kto to mógł być. Ja, jeżeli to jest to youtuber, jakieś, to ja nie znam. Nie, to jakiś starszy e, doktor taki amerykański, ale to nieważne. To nie ważne. nic nie wiem na jego nie, temat. No dobrze, to może dobrze, <laughs> że to się tak nie rozprzestrzeniło. Ale wiesz co, bo nic nie wiem, ale może coś tam jest, o czym ja nie wiem, na pewno tak jest. Co do tych osób, dlaczego one się mogą na początku czuć dobrze? Bo jeżeli oni są na przykład na diecie takiej wysokowęglowodanowej, a mają załóżmy insulinoporność, to przy insulinooporności czujemy się zmęczeni. Mhm. I to jest tak, że um, jest um, duży wyrzut insuliny, mniej tej insuliny też dociera do komórek, więc komórki nie mają energii, więc po prostu można się czuć zmęczonym, ospałem, szczególnie po posiłkach. A jeżeli to jest dieta wysokowęglowodanowa, na przykład opiera się na koktajlach bananowych, to cały czas ten poziom cukru jest coraz wyższy um, i cały czas uzupełniamy sobie. Owocami, więc e, tak jakby cały czas jest się na wysokim poziomie cukru, więc ma się więcej energii. Ale po jakimś czasie jeszcze stan zdrowia się pogarsza bardziej, dlatego że no po prostu to prowadzi do jeszcze wyższych poziomów insuliny i te komórki są jeszcze bardziej oporne na e, insulinę. No i te osoby zazwyczaj. Em, Zazwyczaj po kilku miesiącach stosowania diety czują się jeszcze gorzej i wtedy udają się do prawdziwego specjalisty i faktycznie wtedy już raczej się kończy na leczeniu metforminą, glukofaszem, ogólnie na leczeniu tabletkami, no bo nie da się już tego tak zrobić normalnie dietą. To zależy jeszcze od stanu zdrowia, od masy ciała, na przykład od determinacji tej osoby. No ale bardzo często tak jest, że szkodzą sobie bardziej, będąc na takiej diecie. A przecież dietę roślinną też można dopasować do różnych chorób, tak jak mówiłam o insulinooporności. Przecież to jest możliwe. Jest dużo też badań na ten temat, tylko niestety w mniejszych grupkach osób. Ale jest dużo badań na ten temat, że dieta roślinna, jeżeli jest dobrze zbilansowana, jeżeli e, zawiera produkty o niskim indeksie glikemicznym, jeżeli zawiera produkty też wysokobiałkowe, czyli nasiona roślin strączkowych, to może być stosowana i faktycznie nawet uwrażliwia tkanki na insulinę em, w wyższym stopniu niż taka dieta tradycyjna. Tylko właśnie to musi być dopasowana dieta do danej osoby, stosowana... Em, przez kilka tygodni co najmniej musi być e, przez dietetykę zbilansowana, i no nie może się opierać na koktajlach, dlatego że coś, co jest wypite zawsze szybciej e, dostanie się do jelit, zawsze szybciej się e, glukoza wydzieli, zawsze e, uwolni, zawsze szybciej e, będzie roz, rósł poziom insuliny. Więc w posiłkach potrzebny jest tłuszcz, potrzebne jest białko. I najlepiej, jakby to były posiłki, które się gryzie, a nie tylko pije. Chociaż koktajle też są możliwe, jak się w odpowiedni sposób zbilansuje. Chyba się za dużo rozgadałam na ten temat. Nie, dobrze, bo oporność to jest bardzo ciekawy temat. Coraz więcej, tak jak mówisz, się o tym mówi. Ale czy są osoby, które ją mają, a o tym nie wiedzą? Czy to jest taka, taki rodzaj schorzenia? Są. E, są. Najczęściej jest to związane z tym, że jest, ym, chociaż nie zawsze tak może być, że jest nadmiar kilogramów. Mhm. Czasem u szczupłych osób też jest insulinooporność. Natomiast najczęściej jest tak, że są osoby, które y, próbują się odchudzać i nie mogą schudnąć. Albo tak jakby nawet tyją od powietrza, mają coraz mniej jedzenia w diecie, stosują mhm. jakieś takie diety bardzo restrykcyjne, na przykład ta dieta dr Dąbrowskiej, a nie chudną. Y, czują się źle po posiłkach, czują się źle przed posiłkami. Przed posiłkami najczęściej są spadki cukru, czyli czują się tak jakby słabo, zaburzenia koncentracji czasami zalewanie potami, a po posiłkach na przykład czują się ospałe. Jeszcze zależy po jakim posiłku. A to też jest bardzo indywidualne, mhm. bo mówi się, że niektórzy powinni jeść śniadania białkowo-tłuszczowe, ale to też nie jest do końca tak, bo, bo każdy powinien mieć dopasowane do siebie takie śniadanie i posiłki ogólnie. Są to też osoby, które mają inne problemy hormonalne bardzo często. Mają częściej zaburzenia na przykład miesiączkowania, czasem mają problemy z tarczycą. Różne problemy tutaj mogą się nałożyć też u tych osób, ale ale zazwyczaj jest jednak nadmiar kilogramów i utrudnione odchudzanie się i zazwyczaj jest tak, że przychodzą do dietetyka, ponieważ chcą schudnąć, nie mm -hmm. próbowali już ilość tam diet i nic im nie wychodzi, próbowali jakieś tam diety bardzo niskokalorycznej nie chudną, więc um, no i wtedy można podejrzewać, że to jest insulinooporność robi się um, Robi się pomiar insuliny, glukozy, wylicza się wskaźnik na przykład HOMA-IR, e, sprawdza się, jakie jest uwalnianie glukozy, insuliny, e, sprawdza się tą krzywą i po prostu w ten sposób się diagnozuje. Ale czy to jest uwarunkowane genetycznie, czy to jest e, coś nabytego? Może być uwarunkowane genetycznie. To jest tak, że jeżeli mama na przykład miała cukrzycę typu drugiego, y, czyli właśnie ta insulinooporność mhm. prowadzi między innymi to jest do cukrzycy, taki stan przedcukrzycowy. tak, coś, coś takiego, właśnie jak stan przedcukrzycowy. Y, jeżeli na przykład mama miała, czy tata, to jest większe ryzyko, że ta osoba będzie miała. Ale też tutaj inne czynniki ryzyka włączamy, tak, bo jeżeli ta osoba ma w rodzinie obciążenie genetyczne, ale dba o siebie i y, ma wyższą aktywność fizyczną, załóżmy, odpowiednio dba o dietę, ym, nie wiem, dba o, o różne aspekty, nie wiem, jak na przykład stres, walkę ze stresem, to oczywiście to ryzyko się zmniejsza. To nie jest powiedziane, że ktoś, kto ma w rodzinie cukrzyków, też będzie mieć cukrzycę typu drugiego. Mhm. Ale w przypadku insulinooporności, czy jest coś, co osoba chora może zrobić? Czy są jakieś zasady... Ym które mogą nam pomóc, nie wiem, cofnąć to lub radzić sobie z tym samemu, czy zawsze byś doradziła pójście do specjalisty? Wiesz co, są takie zasady, no można spróbować na początek, jeżeli ktoś nie ma jakichś dużych problemów zdrowotnych, po prostu z dietą, mhm. czyli e, wybieramy produkty o niższym indeksie glikemicznym, a też jest, chciałam powiedzieć, że w internecie jest bardzo dużo sprzecznych informacji, Ściemy. bardzo dużo takich, boże, ile mitów, jest w ogóle jakiś głupot, że przy insulinooporności gluten się ogranicza, w ogóle jaki jest sens, nie wiem, nawet gorzej że jest ograniczyć gluten przy insulinooporności. O gluten też się zaraz zapytam. Bo te produkty zaraz. bezglutenowe częściej mają wyższy indeks glikemiczny, są bardziej przetworzone i częściej po prostu powodują wyższy wyrzut glukozy i insuliny po posiłkach. Um, co tutaj jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, produkty o niskim indeksie glikemicznym, czyli można jeść owoce, tylko mhm. po prostu te owoce niech będą o niskim indeksie, na przykład owoce jagodowe, jagodowe, zamiast winogron i bananów, aczkolwiek to nie jest tak, że winogron i bananów nie można jeść, bo jeżeli banana połączymy z czymś, co ma niski indeks glikemiczny, na przykład ktoś zje sałatkę i po sałatce zje banana, to okej, okay, lepiej jest zjeść banana niż batona. Tak, niż, albo ciastko, zawsze ten banan będzie zdrowszą alternatywą. Jeżeli ktoś ma insulinooporność, no może lepiej, żeby nie jadł codziennie na śniadanie owsianki, mm -hmm. szczególnie z miodem, albo z syropem, albo I z doszonymi owocami i bananem, bo to jest bardzo duży wysoki indeks glikemiczny, ale jeżeli taka osoba bardzo lubi owsianki, to niech ją zje na przykład z masłem orzechowym, z, może być nawet pół banana jeżeli do tego dołączymy jakieś jagody, czy truskawki, czy coś, co ma niższy indeks glikemiczny, albo nie wiem, jeszcze siemielniane, coś, co będzie obniżać po prostu ten indeks. Co tutaj jeszcze jest ważne? Regularność posiłków jest bardzo ważna. To nie jest też tak, że wszyscy, którzy mają insulinooporność, muszą jeść na przykład pięć razy dziennie. Wcale mhm. tak nie jest. Można jeść trzy razy dziennie. To też dopasowuje się pod względem tej krzywej. Jak ktoś wie, jaki ma wynik badania, to łatwiej jest wtedy to dopasować. Natomiast może być tak, że ktoś świetnie czuje jakie trzy posiłki, a inna osoba będzie się świetnie czuła, jak będzie jadła e, pięć posiłków, więc dopasowujemy indywidualnie. Liczy się bardziej skład tych posiłków niż e, to, ile ich jest w ciągu dnia. Czyli w każdym posiłku powinno być białko i powinno być trochę tłuszczów. Jeżeli zabraknie białka i na przykład będzie się posiłek składał z kaszy i owoców załóżmy, nie wiem, kasza jaglana mhm. z jabłkiem albo z wiśniami, albo z czymś tam innym, to indeks glikemiczny posiłku będzie wyższy. No bo po prostu nie będzie niczego, co by powodowało, że nie będzie w tym posiłku niczego, co by powodowało, żeby ten posiłek trochę dłużej został w żołądku. Czyli szybciej on jest, szybciej on się przemieszcza do jelit, więc szybciej się uwalnia glukoza i insulina. Jeżeli do takiej kaszy dołączymy, nie wiem, czy tofu na przykład, bo może być na słodko z tofu, albo dołączymy jakieś masło orzechowe, to już ten indeks glikemiczny będzie trochę niższy. Dbamy o aktywność fizyczną, przynajmniej te 10 tysięcy kroków na dzień, więc można na przykład zainstalować sobie aplikację na telefon i codziennie starać się ruszać. To nie jest też tak, że stołu. wszyscy muszą cokolwiek. <noise> ja kiedyś tak wiesz, robiłam, wiesz, żeby wyrobić kroki, chodziłam po salonie, bo już nie miałam. Ale wiesz co, ci powiem, to jest bardzo dobre wyjścia. rozwiązanie. A wiesz, że wiele, wiele osób w ogóle e, uważa, że jeżeli już nie ma, nie wiem, jest deszcz pada czy cokolwiek i nie mogą wyjść pobiegać, to już nie będą mieć aktywności fizycznej, bo przecież oni muszą biegać. Przecież okay. to nie jest tak, że ktoś musi biegać. Może wyjść na spacer. Nie musi też iść na siłownię. Jeżeli ktoś nie chce chodzić na siłownię, to nie musi. Może wyjść na ten spacer, tak? Na skakance w domu. Wiesz co? Ja mam nawet takich pacjentów, którzy jak nie mogą gdzieś wyjść, a wiedzą, że muszą wyrobić te kroki, to robią trucht w domu, w mieszkaniu, na macie. I to też da się tak. zrobić, tak? I da się to zrobić. Da się w ten sposób, nie wiem, przez godzinę truchtem, nawet przy oglądaniu serialu e, poćwiczyć i wyrobić te kroki. Więc dla każdego, kto coś chce zrobić, to naprawdę nie ma. Nie ma po prostu tutaj jakichś, nie wiem, problemów, żeby to wykonać. No, można. Wszystko można. Ale wracając do śniadań, to mówiłaś wcześniej, że śniadania białkowo-tłuszczowe są dosyć powszechne przy insulinooporności, dobrze mówię? Znaczy, są ostatnio popularne, powiedzmy. Mhm. Jest ich wegańska wersja? Bo to jest coś, co zazwyczaj się kojarzy... Jajka z bekonem. Wiesz hudym. co, na przykład może być omlet z, ciecie, z mąki z ciecierzycy, na przykład nie wiem, z groszkiem zielonym, no z ze szpinakiem, z awokado. Wiesz co, to jest bardzo dobry posiłek dla osób, mm. które mają insulinoporność, to jest naprawdę świetny posiłek, i dla osób, które się odchudzają. Super. Ja też na przykład uwielbiam taki posiłek, ale no, jeżeli ktoś lubi owsianki, załóżmy uwielbia śniadania na słodko, to nie zabierajmy już tej osoby. Nie mówisz o sobie. Nie, ja nienawidzę śniadania na słodko. Chociaż zdarza mi się, ale nienawidzę po prostu. I nie ja po prostu jestem tego zdania, żeby nie zabierać całkowicie. No, ja rozumiem, jeżeli ktoś ma duże problemy z insuliną, na przykład naszczo, ktoś ma insulinę wysoką, nie za dobrze jest jeść codziennie takie śniadania, ale jeżeli je właściwie skomponujemy i na przykład będą trzy razy w tygodniu, to okej, okay, zróbmy je trzy razy w tygodniu, na przykład nie codziennie. Um, ale no te śniadania białkowo-tłuszczowe to jest dobre jednak rozwiązanie, ale nie będzie do wszystkich też pasować, bo może ktoś się źle mhm. po tym czuć, może nie mieć energii. Jeżeli ktoś podejrzewa, że ma instrujną oporność, to co trzeba zrobić, co trzeba zbadać, żeby nasi słuchacze um. ewentualnie mogli od razu podjąć działanie? To znaczy najlepiej jest udać się do endokrynologa, mhm. bo endokrynolog musi zalecić badanie i to wtedy się zaleca insulinę albo insulinę i glukozę naczczo. Chociaż to można też wykonać sobie samodzielnie w laboratorium, z tym nie ma problemów. Endokrynolog zaleca badanie krzywej insulino, insulinowo-glukozowej. Czyli po prostu sprawdza się pomiar naczczo, insuliny i glukozy, później się sprawdza po godzinie, po dwóch godzinach, czasem jeszcze po trzech godzinach i sprawdza się, jaki jest wyrzut insuliny w stosunku do glukozy, jakie tam są proporcje. A z insuliny naczczo i glukozy naczczo oblicza oblicza się wskaźnik HOMA-IR i to też y, świadczy o insulinooporności. Ym, to tutaj już bardziej pod kątem endokrynologa i dietetyka. Dobrze. Wcześniej powiedziałyśmy o glutenie co nieco. Jakie jest twoje zdanie na temat glutenu i czy uważasz, że jest zasadne to, że jest on tak demonizowany? Wiesz co, ja powiem tak, że są osoby, które nie mogą jeść glutenu faktycznie i to są osoby chore na celiakię, a są osoby, które mają nietolerancję glutenu i na przykład nie wyjdzie to w żadnym teście, mhm. ale na przykład źle się czują po pieczywie, czy na przykład źle się czują po mąkach i ja myślę, że to jest okej, okay, jeżeli ta osoba nie je takich produktów i wymienia sobie na produkty bezglutenowe, bo po co ma się czuć źle? Natomiast Jasne. dobrze, jeżeli taka osoba zrobi sobie wcześniej badanie i sprawdzi, czy faktycznie nie ma jakichś problemów y, z glutenem. Jeżeli nic nie wyjdzie w badaniach, ale czuje się po tym źle i ma prawidłowo zbilansowaną dietę opartą na tych produktach bezglutenowych, ale właściwych, to myślę, że to jest jak najbardziej dobre. A jakie to są właściwe ehm, powiedz nam? No na przykład może być ta mąka z ciecierzycy, mogą być makarony zamiast, znaczy ogólnie kukurydziane nie są złe, jeżeli je się połączy z czymś dobrym, bo to też jest tak, że makarony kukurydziane same w sobie no, nie będą za dobre, dlatego że one będą miały wyższy indeks glikemiczny, mają mniej wartości niż na przykład makaron pełnoziarnisty, czy taki nawet makaron durum, no i ogólnie są trochę uboższe w składniki, ale jeżeli my połączymy taki makaron z soczewicą, z warzywami, zrobimy jakiś fajny sos do tego, to gdzieś tam niknie ta nie ma tragedii ta, no nie ma tragedii no po prostu bo, bo po prostu ten posiłek jest dobrze zbilansowany wtedy gorzej jeżeli to jest e, cały talerz makaronu kukurydzianego albo ryżowego i do tego jest nie wiem jakiś sos z torebki to wtedy no jest tragedia jest duża tragedia to jeszcze zależy jak często jest takie jedzenie oczywiście e, co do tych innych produktów bezglutenowych można wybierać mąki takie jak amarantus mąki jak, e, mąka jaglana opcjonalnie ale to też Niekoniecznie, Zresz nie zawsze, czego? bo zależy do czego, z czym jest to połączone, bo e, ta mąka też jest trochę wyż, bardziej przetworzona. Na przykład mąka ryżowa też będzie trochę bardziej przetworzona, będzie miała wyższy indeks glikemiczny. A gryczana? E, ale mąka gryczana jest okej, okay, jak najbardziej. E, mogą być też mąki z soczewicy do e, ciast, czy Dysyte. na przykład no ja zrobiłam na przykład kruszonkę z mąki z ciecierzycy, czy z soczewicy do, do owoców. Super, mhm. w ogóle wiesz, jak to szybkie rozwiązanie na ciasto. Mieszamy mąkę z ciecierzycy z na przykład ksylitolem. Dodatkowo dodajemy trochę oleju, na przykład rzepakowego, żeby był taki bardziej neutralny w smaku, ale też opcjonalnie może być ten sławny kokosowy. Też ehm, chciałam o nim powiedzieć. Tak. ale nie. Wiesz co, mieszamy sobie to wszystko i wychodzi taki jakby proszek, to nie wyjdzie mhm. e, taka kruszonka z tylko bardziej proszek. Wrzucamy do naczynia żartownego, owoce mogą być mrożone, posypujemy tym proszkiem, zapiekamy, pyszne i to jest taki posiłek kremble. który jest tak i to jest pyszne i dodatkowo mogą zjeść osoby y, które cierpią na insulinooporność no bo to jest też taki posiłek z białkiem i z tłuszczem tak mm -hmm. i owoc jest owoce, z jak owoce jagodowe jakieś sobie tak uczycimy, ja wrzucam no, no, najczęściej wiśnie albo um, owoce, taka mieszanka owoców leśnych ale czasem też jabłka tak no właśnie, Ale to wiem, super. co chciałaś powiedzieć, a zgubiłaś ten wątek, jak powiedziałam o makaronach. Chciałaś powiedzieć, że makarony ze strączków są tak, super. Tak, makarony ze strączków są super, ale nie do wszystkiego pasują. Nie pasują do truskawek na przykład. Średnio. No, Chociaż można problem. też zjeść. <laughs> ale makaron wiesz, z grochu z truskawek. Ale, ale wiesz, wiesz, mamy też takie makarony, które no, ten będzie akurat zawierał gluten, bo na przykład są jakieś makarony y, jęczmienne. No ale na przykład są owsiale. owsiane. Owsiane <laughs> będą zawierać niby też gluten, ale mniej makaron niż... Owsiane? Tak. że nigdy nie spotkałam się Są takie. Też nie każdy lubi takie Makaron, owsiany, więc to trzeba faktycznie lubić. Ale zakładam, że osoby, które przechodzą na dietę bezglutenową, to faktycznie lubią takie makarony, no bo hello, nie mogą jeść Więc może coś za coś, tak? No coś za coś, no muszą wybierać takie. Natomiast dieta bezglutenowa, jeżeli jest stosowana dlatego, że jest modna, dlatego, że coach tak powiedział. <grym Słyszałaś <grym takie teksty? Może byłam kiedyś na szkoleniu, gdzie ktoś, kto w ogóle prowadził to szkolenie, albo to był wykład, nie pamiętam, nie będę mówić, kto to był, powiedział, znaczy ogólnie już. Już po prostu nie wspominam o tym, że ta osoba nie ma pojęcia na temat diety, ale powiedziała, że nie zje nigdy nic z glutenem, ani swoim dzieciom nigdy nie na nic, bo to niszczy kosmki jelitowe. I, mm. tak, no, wiesz, cała sala już usłyszała, że gluten jest zły. Rozeszło się? Rozeszło się i wrócą do domu i tak poszukam informacji na temat glutenu w internecie. Oj, na pewno znajdą te informacje. <noise> Dużo informacji ciekawych znajdą na temat glutenu. Nie, no to wiesz, to nie, nie demonizowałabym tak glutenu, dlatego że e, na przykład produkty, które są bezglutenowe mają wyższy indeks glikemiczny jest, na przykład weźmiemy pieczywo kukurydziane, a żyt nie. To mhm. pieczywo żytnie, ma niższy indeks glikemiczny, poprawia przemiana materii, ma więcej żelaza i cynku. Jest zdrowsze dla osób szczególnie, które mają problemy z cukrem. Plus w ogóle składy tych, szczególnie tych pieczyw i różnych bułek i ciast bezbudzenowych e, tak. zazwyczaj są tak długie, że Beznadziejne nie. są. Ale nie. wiesz, co też można zrobić w domu, takie pieczywo? Na przykład pieczywo gryczane, bezglutenowe. I opcjonalnie to jest dobra alternatywa, jeżeli się zrobi w domu, albo na przykład ma się z dobrej pikarni, gdzie wiemy, że faktycznie ten chleb jest przygotowany na zakwasie, że jest dobry, że nie ma jakichś tam ulepszaczy, albo nie jest tak, że to jest chleb gryczany, a tam jest 8% mąki gryczanej, a reszta to ryżowa Kukury. i kukurydziana, kukurydziana, bo tak też może się zdarzyć. Jeżeli taki chleb gryczany jest jedzony y, przez osoby, które są na diecie bezglutenowej z wyboru, bo stwierdziły, że lepiej się na niej czują, to ja myślę, że to jest OK. Dieta bezglutenowa jeżeli jest dobrze zbilansowana, myślę, że jest okej. Okay. Nawet dla osób, które po prostu glutenu nie jedzą, bo wydaje im się, że jest lepiej. A ty jesz gluten? E, jem. Bo ja miałam takie przeświadczenie przez długi czas, że mm, pszenica, przynajmniej pszenica y, niepełnoziarnista, tylko biała, na przykład w postaci makaronu lub w postaci chleba, to jest dla mnie. Y, stracony posiłek. Że jeżeli ja to jem, to ja zapycham sobie po prostu brzuch, ale to mi nic nie daje, nie daje mi to żadnych wartości odżywczych. Potem trochę może zmądrzałam i stwierdziłam, że jednak pszenica też ma składniki odżywcze, mm -hmm. że też zawiera białko na przykład, o czym się tak często nie mówi. Ale nadal mam coś takiego, że jeżeli mam zjeść makaron na przykład w domu, moja mama go ugotuje, to mam... to nie czuję, że to jest zdrowe. Mm -hmm. Czy to jest zasadne podejście, czy trochę sobie nalinterpretowałam właśnie tę modę na Antygluten. E, wiesz co? No, faktycznie pszenica, no, teraz jest. Powiedzmy, też trochę bardziej przetworzona niż było to dawniej. Nie wiem, ty na pewno nie pamiętasz, jakie były kiedyś pieczywa, jak był chleb czarny, to był naprawdę chleb czarny. Nie wiem, czy ty pamiętasz, albo Grahamka to była naprawdę Grahamka, a teraz jest nakrapiana Kajzerka jest nazywana Grahamką. Ja pamiętam te czasy, kiedy Grahamka smakowała jak Grahamka i był taki naprawdę prawdziwy chleb. Nawet była chyba piosenka na ten temat. Ch czarny chleb i czarna kawa, czy coś takiego. Nie pamiętam dokładnie. Znaczy, w ogóle, ale ja jestem nie starsza, wiem, wiesz? Jest więc... tak... Nie zauważyłam, <laughs> więc ja ci powiem. Y sam fakt, że w ogóle zamykają się piekarenki, tak, bo wszystkie, całe pieczywo jest już w supermarketach, które jest o wiele tańsze i o wiele pewnie smaczniejsze, ale też o wiele bielsze lub yy, najbardziej mnie rozbawiają ciemne pieczywa, które są w 100% pszenne i są mhm. barwione. To jest w ogóle dla mnie jakiś karmelem, dramat. karmelem, tak. To jest, to jest A jaki ona ma skład? Znaczy, wiesz co, powiem tak, że... Mm, Zależy z czym się zje też tą pszenicę. Bo jeżeli ty zjadasz na przykład bułkę razową, załóżmy, bo są też dobre grahamki w niektórych mm -hmm. piekarniach faktycznie są i zjesz sobie taką bułkę, która jest nakrapiana na przykład, nie jest prawdziwą grahamką, ale zjesz ją z humusem z warzywami, myślę, że to jest okej. Okay. Natomiast jeżeli zjesz sobie razowy chleb żytni, ale z dżemem, to to nie będzie ok, tak? Więc to serem. zależy, z czym sobie połączysz. Pytałaś się, czy jem gluten? Ja jem gluten, aczkolwiek e, ja jem więcej makaronów i więcej jem e, może takich, no nie wiem, jakichś takich czasem na mieście coś może też z glutenem, ale staram się pizza. jednak nie jeść, słucham, pizzy też staram się te gryczane jednak ciasta mm -hmm. wybierać, chociaż jeżeli ja mam wybór na mieście do pizzy ciasto gryczane, albo bezglutenowe kukurydziane, albo coś w tym stylu, czy ryżowe, to ja jednak wolę takie zwykłe wybrać niż ryżowe czy kukurydziane, bo jestem po tym głodna, bo tym mm -hmm. ryżowym czy kukurydzianym, natomiast ja mniej jem takich, takich typowych bułek, bo ja też kiedyś jak byłam mała, to miałam stwierdzoną alergię na pszenicę i faktycznie jak zjem dużo um, pszenicy, to faktycznie czuję się po tym źle, ale to jeszcze zależy ile i z czym połączę, zazwyczaj po makaronach czuję się dobrze, bo takich makaronach Typowych z pszenicy durum, takich 100%, nie wiem dlaczego, a po pieczywie czuję się gorzej. Ale jak to jest na przykład w przypadku pełnoziarnistej pszenicy? Czy ona już możemy uznać, że to jest zdrowy produkt? Czy też taki trochę, że oszukujemy i zależy z czym zjemy? Um, to zależy, wiesz, bo jeżeli to jest e, na przykład mąka, nie wiem, e, 800 ty typ, czy na przykład 1000, jest taka typowo razowa, ona będzie miała więcej wartości niż e, mąka biała. I, ym, I myślę, że wtedy warto wybierać taki produkt. I nie wiem, czy odpowiedziałam na Twoje pytanie. Bo tak. Nie, chodzi mi po <grym> prostu o to, czy, ym, jeżeli odżywiam się zdrowo, to najlepiej <grym> po prostu nieść. Tej pszenicy Aha. wcale? Czy jeżeli ją jem, to ona wnosi wartości odżywcze? Wnosi, tak, wnosi. To zależy, z czym będziesz łączyć, tak? Tak jak mówiłam wcześniej, bo um, co, zależy, co miałabyś jeść zamiast tej pszenicy w posiłku. To no tak, też prawda. Tak, Zawsze bo, trzeba to porównać do czegoś. Tak, bo jeżeli, um, tak jak mówiłam, miałabyś wybrać chleb, um, bułkę pszenną, na przykład razową, a bułkę kukurydzianą, to wybierz tą pszenną. najlepsza. No pewnie, czyli zawsze mniej Ja też wybieram pszenną, jeżeli mam wybór kukurydziana czy pszenna. Chociaż zdarza się kukurydziana gdzieś, nie wiem, w hotelu, jak nie mam innej możliwości, ale jednak staram się tą bardziej razową wybrać mimo wszystko. Bo na przykład co do pieczywa, to ja z założenia nie wiem, bo w ogóle mało jem kanapek, ale moja mama piecze chleb z mąki pełnoziarnistej orkiszowej. I to tutaj też dobrze, uważam, dobrze. że jest spoko. A czy taka, powiedzmy, no prastara pszenica? Ogólnie myślę, że jest dobrze, bo one są zazwyczaj bardziej razowe, te mąki, Tak, niż... i to jest ciemny chleb, i ja wtedy czuję, że, że to nie jest takie oszustwo. Mhm. Tylko. I też to jest więcej osób, posiłek. ja też zauważyłam, chociaż to może być też taki efekt placebo. Zauważyłam po pacjentach, że więcej osób się czuje lepiej po orkiszu niż po pszenicy. Chociaż to może być taki efekt placebo też. No, u mnie znowu tak. działa piękny, ciemny chlebek z ziarnami. No ale to... to widzisz, to jest domowy chleb, gdzie nie ma jakichś polepszaczy, wiesz, co jest w składzie, nie. nie ma tak dużo soli też na pewno, więc na pewno czujesz się po nim lepiej. A czemu powiedziałaś, że słynny olej kokosowy nie jesteś fanką? Znaczy. Znaczy nie wiem, powiedzmy tak, że um, jeżeli na przykład mam ciasto y, gdzieś tam w restauracji z olejem kokosowym to, i, i jest nie za dużo tego oleju, to ja zjem, ale nie dlatego, że um, nie chodzi też o to, że y, za dużo oleju akurat w tym cieście będzie... Nie wiem, że przytyję albo coś w tym stylu, ale po prostu ja się też źle czuję na takim, po takich posiłkach bardzo wysokotłuszczowych. Więc na przykład nawet po nerkowcu, tak, nerkowniku, tak? Mm -hmm. Czy po jakimś takim cieście z orzeszków ziemnych, ja się czuję źle, jak zjem za dużo. Dlatego, um, dlatego staram się unikać. Ale też czasem stosuję na przykład do kruszonek, bo można ten olej rzepakowy zamienić na olej kokosowy. I myślę, że to jest też OK, bo ten olej rzepakowy, który stosujemy do kruszonek, on jest rafinowany, tak? Więc on też nie ma za dużo wartości odżywczej. Ten olej kokosowy tak naprawdę też nie ma za dużo wartości odżywczej, tylko tyle, że ten olej kokosowy ma więcej tłuszczów nasyconych, więc powiedzmy, że tych szkodliwych, bo e, nasyconych tłuszczów powinno się jeść jak najmniej obecnie w zaleceniach jak najmniej to możliwe. Ja myślę, że dla osób na diecie wegańskiej, dla osób, które odżywiają się w dobry sposób, nie jedzą za dużo też słodyczy, bo słodycze też zawierają tłuszcze nasycone na przykład z oleju palmowego. Dodatek oleju kokosowego, no nie będzie jakiś szkodliwy, jeżeli to są, nie wiem, jakiś tam drobny dodatek do, do jakiegoś dania i nie da się tego wymienić na oliwę, załóżmy, bo to jest, nie wiem, w cieście, a oliwa średnio pasuje do ciasta. Natomiast dla osób, które są na diecie e, tradycyjnej, dodatek oleju kokosowego, bo jest po powiedzmy zdrowy, że ktoś tam kiedyś gdzieś powiedział, jakiś bloger czy coś, to jest bardzo zły pomysł, bo zobacz, osoby na diecie tradycyjnej jedzą mięso, jedzą nabiał, mhm. jedzą jaja. Tam jest dużo tłuszczów nasyconych. No i co oni myślą, że się uzdrowią tym olejem kokosowym? Jak tam jest jeszcze więcej tych tłuszczów nasyconych, taki czysty tłuszcz nasycony, więc oni mają wtedy podstawę diety tłuszcze nasycone, a podstawą powinny być te tłuszcze jedno nienasycone. Na przykład z orzechów, nasion, oliwy, yy, czy ten olej rzepakowy. Gdzieś tam, wiesz, jeszcze y, kwasy omega 3, jak siemielniane czy nasiona czyje. Jeżeli jesteś na takiej diecie typowej, wegańskiej, powiedzmy, zdrowej, masz orzechy, nasiona, masz oliwę, masz to siemielniane i zjesz sobie olej kokosowy, nie zaszkodzi Ci. Mhm. Chyba, że twoją podstawą diety będzie olej kokosowy. Będziesz jeść olej kokosowy, nie wiem, do sałatki, do śniadania do owsianki, będziesz pić kawę z olejem kokosowym i jeszcze dodatkowo, nie wiem, nasmarujesz sobie ciało i zęby tym olejem. Ale słuchaj, to mnie bardzo brzmi jak takie małe paleo. Co ty sądzisz o paleo? No, to jest też dłuższy temat. No, a ja ogólnie no, jestem bardzo przeciwna diecie paleo. To jak to się stało, że ona się stała tak popularna? Mnie to fascynuje. Ostatnio przeprowadzałam, pomagałam mojej przyjaciółce się przeprowadzić i weszłam do jej nowego mieszkania, poznałam jej współlokatorkę, wydawała się niesamowicie cudownie miłą osobą. I pierwsze, co zobaczyłam u na półce, to była książka Dieta Paleo. Pomyślałam sobie, właśnie nie dogadamy. No <gadamy> dlatego jest taka miła. <gadamy> nie, żartuję. <gadamy> nie, wiesz co, um, to nie jest taki temat, na którym bym chciała chyba rozmawiać, bo też nie jestem specjalistką w diecie paleo. Natomiast, no, jestem dość przeciwna tej diecie, dlatego, że jest mało badań um, w stosunku do diety paleo. Tak naprawdę nie wiemy, jak się odżywiali ludzie, prastarzy, którzy byli na diecie e, paleo, więc... Ja słyszałam, tak, że... że mężczyzna, nie pamiętam jego nazwiska, Atkins, Atkins takiego, mm -hmm. który jakby rozpropagował tę dietę w ostatnich latach niedawno zmarł z dużą nadwagą na chorobę układu krążenia. Więc pozostawię to bez komentarza. Tak, ale to też, wiesz, bo dieta paleo, ona ogranicza tak dużo związku, tak dużo w ogóle składników z diety, które są tak bardzo korzystne, bo co do diety paleo mało jest badań, natomiast mamy badania, że nasiona roślin strączkowych mają korzystny wpływ na zdrowie, że e, na przykład kasze, tak, że takie produkty, owoce, warzywa, prawda, że to wszystko ma bardzo korzystny wpływ, a co do di samej diety paleo, no jest mało badań, więc też... Są te różne jakieś tam protokoły, czy jakieś takie w ogóle różne hmm, tak. paleo. Ja się na tym nie znam. Ja w ogóle Jest nie tam... zwracam uwagi nie na to. Nawet nie się nazywa. Ja też nie zwracam, bo ja też, jak wiesz, przeszłam na weganizm ideologicznie najpierw, więc ja na początku stwierdziłam, że nie wiem tych rzeczy, potem zaczęłam się dopiero dokształcać, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, więc ja się nigdy nawet nie zastanawiałam nad dietą paleo, tylko po prostu mnie to trochę zadziwia, że mogą tak skrajne podejścia do odżywiania być. Często równie popularne. Ale wiesz, mi się też wydaje, że tutaj um, influencerzy mają duże znaczenie, że influencerzy promują takie diety jak keto, jak paleo. Promują. Keto to w ogóle nie e, nie Też nie chcę już o tym gadać. Nie wiem. <laughs> Ale wiesz co, mi się też wydaje, że bo te osoby wszystkie, które promują te diety, one prędzej czy później nie będą na tej diecie i też będą musiały wyjaśnić, dlaczego nie są na tej diecie. Tak, nie da się że one na tej są diecie, na tyle cały nowe, czas. że nie ma żadnych badań ani paleo, ani keto, które mają powiedzmy, nie wiem, 30 lat obserwacji to wszystko jest tak świeże, że ja jestem bardzo ciekawa co wyjdzie za ileś tam lat w przyszłości jakie straszne skutki mogły te diety mieć. Więc mam nadzieję, że znaczy ja też nie uważam, ma wśród że ogólnie to zaszkodzi. Ja też uważam, że osoby, które są na tych dietach, że nie dadzą rady być długo na tych dietach. No jednak organizm ma różne potrzeby, no po prostu mamy też potrzebę zjeść coś słodkiego, to też jak osoby, które są na przykład tak, że jedzą jeden posiłek dziennie. Może się dobrze na tej diecie mm -hmm. teraz czują i y, możliwe, że też nakłaniają inne osoby do jedzenia w ten sposób i inne osoby próbują, ale też trudno jest uwierzyć, że będą tak żyć latami i że faktycznie będzie im to pasować i że będą się z tym cały czas dobrze czuć. To jest dziwne, bo to jest takie bardzo już ekstremalne, bo tutaj nawiązujesz do tego intermittent fasting, prawda? Też do tego postu e, przerywanego. Trochę tak, ale też trochę do influencerów, którzy faktycznie są na takich dietach. Znaczy ja nie mam nic przeciwko, jeżeli oni się dobrze czują, bo trzeba dietę dopasować do siebie. Ja sama na przykład jem dwa, trzy razy dziennie. Mhm. Ale nie jestem na, na tym poście, ale po prostu tak jem, bo mi tak pasuje. Dokładnie. No e, i to o to chodzi chyba właśnie. E, tak. I każdy dlatego, jad, tak jak jemu jest Tak najlepiej. i dlatego ja staram się zrozumieć też te osoby, które jedzą na przykład raz dziennie, bo też mam takich pacjentów mhm. i staram tam, chociaż oni powiedzmy może jedzą raz, a konkretnie, ale jedzą tam jakieś takie mniejsze przekąski, które są takie bardzo drobne, drobnymi okay. przekąskami. Ja staram się zrozumieć te osoby, i myślę sobie, że może faktycznie im jest tak dobrze, bo może tak czują się dobrze, ale też mi trudno jest uwierzyć w to, że one faktycznie będą się tak dobrze czuć przez lata i że przez całe życie będą na tym jednym posiłku. Ale jakie są z twoich obserwacji motywy przejścia na taki, na taki restrykcyjny z moich Reżim. obserwacji um, to jest tak, że najczęściej oni przeszli na te diety, bo um, nasłuchali się albo, albo naczytali się w internecie okay. um, na temat tych diet. Że jakaś osoba, która dostaje tak. wielki sukces, je raz dziennie. E, tak, najczęściej tak. To jest najczęstsza przyczyna. I oni przechodzą na te diety i albo się na nich czują dobrze, albo źle. Jeżeli się czują dobrze, i nie chcą tego zmienić? No, co ja mogę powiedzieć? No, przecież nie mogę wpłynąć na ich sposób odżywiania się. Mogę powiedzieć, że lepiej by było, gdybyś jadł na przykład dwa razy dziennie albo trzy razy dziennie, bo jesteś na przykład za chudy, bo masz złe wyniki badań, bo na przykład masz, nie wiem, problemy z cukrem. Różne takie, różne mogą być przyczyny i nie da się tego wszystkiego zmieścić w jednym posiłku w ciągu dnia. No, nie wiem, jak ta osoba miałaby mhm. zjeść całej koloryczności, jak na przykład ktoś miałby 3000 kalorii zjeść w jednym posiłku. Może da się to zrobić, no nie wiem. Um, w każdym razie. Najczęściej przychodzą na te diety ze względu na e, znane osoby. Ale tak jak już wcześniej powiedziałaś, że te osoby po dwóch latach powiedziałeś, tak. że zmieniają dietę, tak? I też mi jest trudno w to uwierzyć, że, e, że te osoby będą na diecie faktycznie tak długo. I te osoby, które przechodzą na dietę, na, to, na ten jeden posiłek albo dwa posiłki, albo też przechodzą na te diety paleo czy jakieś tam bezglutenowe, bardzo często przychodzą do mnie po kilku miesiącach i mówią, że jednak chcą to zmienić, mhm. bo jednak już nie dają rady. I ja mam dużo takich pacjentów, więc dlatego mi jest też trudno uwierzyć, że są osoby, które są na, na tym jednym posiłku przez lata i dalej będą na tym jednym posiłku. A jeszcze wracając do tego, że nie trzymają tego dla internetu, nie wiem. Tak, ale znaczy też myślę, że to jest taka pułapka. Mhm osób w internecie, że jeżeli deklarujesz jakieś, jakąś dietę, to ludzie też się do tego przyzwyczajają i jest ci trudno potem się z tego wycofać. Jakby też rozumiem, ten, że to jest dosyć specyficzne środowisko. Natomiast, jak mówiłyśmy na początku właśnie o tych weganach, którzy odeszli od diety wegańskiej, to zaczęłaś mówić, że często ludzie zaczynają jeść roślinnie, bo mają jakiś problem i wtedy zaczęłaś mówić mhm. o insulinooporności. Natomiast jest też wiele osób, które na przykład wychodzą, wychodzą z zaburzeń odżywiania, zaczynają jeść wegańsko, ale teoretycznie są zdrowe. Wiesz, jakby nie zaczynają mhm. jeść wegańsko dlatego, że próbują pomóc sobie przy jakimś schorzeniu i potem po latach jedzenia właśnie na przykład wysokowęglowodanowo prawie same owoce robią sobie poważne problemy zdrowotne. Tu mam też takich pacjentów, którzy na przykład um, są albo po zaburzeniach odżywiania i przechodzą na dietę roślinną, dlatego że um, nie chcą przytyć, albo um, chcą się po prostu czuć dobrze, bo mają jakieś tam różne problemy i faktycznie po takich um, bardzo wysokowęglowodanowych posiłkach mają później problemy. Faktycznie może się na przykład u niektórych osób, które mają predyspozycję do tego, rozwinąć insulinooporność. Mhm. Ale to zależy też jak te posiłki wyglądają. Bo jeżeli ta osoba na przykład e, codziennie rano zaczyna dzień od koktajlu z bananów i bo nie wiem, jakiś tam youtuber poleca i e, później idzie do pracy w księgowości, siedzi tam 8 godzin, to to naprawdę nie jest dobre wyjście, bo faktycznie po kilku tygodniach można mieć duże problemy. Już z po kilku tygodniach. Nawet, bo jeżeli ta osoba ma nadwagę, załóżmy, i siedzi, bo ma pracę siedzącą, i zaczyna ten dzień od koktajlów codziennie rano, to faktycznie może mieć problem, bo już rano ma wyższy wyrzut insuliny i glukozy, i startuje już na początku dnia z tym wyrzutem, więc w ciągu dnia już nie będzie miała jakichś, nie wiem, lepszych wyników badań, chociaż może być tak, że z rano wyższy wyrzut po dwóch godzinach się bardzo obniża poniżej normy i później. I znowu, żeby ten wyrzut był wyższy, żeby ta osoba poczuła więcej energii, to musi znowu zjeść coś wysokowęglowodanowego i to, I to też doprowadza do hiperglikemii reaktywnej, czyli ten poziom cukru spada jeszcze niżej, poniżej poziomu od którego startował wcześniej mhm. i to też prowadzi niestety do zaburzeń gospodarki cukrowej i w ten sposób faktycznie można sobie zaszkodzić. No ale to są takie diety, wiesz, wegańskie, które są, powiedzmy, no nie są dobre. Bo dieta tak, wegańska tylko, że... może być dobra i może być niedobra. Tak, i to jest kolejny duży temat, ale jeszcze ostatnia rzecz właśnie a propos tych osób, to najczęściej były to, te, które przestają być y, weget. są mm -hmm. najczęściej osoby, które są kobiety i zazwyczaj właśnie są problemy związane z hormonami, właśnie z miesiączkowaniem, więc myślę, że to jest powiązane właśnie z tą in insulinoopornością. Tak, ale to nie ma problemu, według mnie nie trzeba jeść wtedy mięsa. Nawet okay. może, znaczy to wiesz, zależy, bo jeżeli ktoś ma silne zależy, ochotę do kogo na mięso, pójdą. O tak, po zależy, pomoc. do kogo pójdą o pomoc. Tak, to prawda, ale też jeżeli ktoś bardzo potrzebuje jeść mięso, nie wiem, czuje, że musi zjeść mięso, okej, okay, niech je to mięso, jeżeli y, poczuje się lepiej, ale jeżeli ktoś na przykład y, usłyszy od specjalisty, że no nie, no, w pani przypadku to nie możemy eliminować mięsa, bo to faktycznie zaszkodzi. A najczęściej jest tak, że ten specjalista, załóżmy, powiedzmy, że to jest jakiś specjalista zdrowia, tak? Najczęściej jest tak, że on się w ogóle nie pyta, co ta osoba je, ale usłyszy, że. Jest jest to weganka, ma złe wyniki badań, bo ma coś, jakieś problemy hormonalne i od razu jest taki, wiesz, pstryczek w głowie. Już wiadomo, czemu jest pani chora. Przecież nie je pani mięsa. Jak nie zacznie pani jeść mięsa, no to jak pani sobie chce te poprawić wyniki badań? A to wcale tak nie jest, no bo on nie wie, co ona tak naprawdę je. A może je 10 jajek w tygodniu? Co jest jeszcze gorsze w jej przypadku? Mamy, Ale czemu mamy takich specjalistów. Czy to nie, nie frustrujecie to, też jako osoby z branży, że ludzie, którzy teoretycznie mają takie samo wykształcenie jak ty, mówią coś, co jest po drugiej stronie bieguna i mogą zaszkodzić swoim pacjentom? Um, wiesz co, to też nie jest do końca tak, bo specjaliści są naprawdę dobrzy. Jak mam porównanie z lekarzami, którzy są, nie wiem, z Anglii czy z jakichś innych krajów. I moi pacjenci, którzy tam się leczą, przyjeżdżają do Polski robić badania, bo tam naprawdę mają gorzej, dużo mhm. gorzej. I wszyscy narzekamy na specjalistów zdrowia w Polsce, ale tak. naprawdę za granicą jest w niektórych miejscach naprawdę gorzej. Um, I ja mam porównanie takie wśród moich pacjentów, to specjaliści w Polsce naprawdę nie są źli, są dobrzy, naprawdę. I nie jest trudno dostać skierowania na badania tak, jak to się mówi, że jest trudno, wcale nie jest, jest łatwiej niż za granicą, ale problem dotyczy tego, że mają mało czasu na pacjenta, i na przykład. Jak mają, nie wiem, 10 minut na pacjenta albo nawet czasem krócej, albo nie wiem, maks 15, to oni nie zdążą się o wszystko wypytać. Zobaczą wyniki badań, usłyszą weganizm i, i już. Tak? Kupujesz chmka będzie głowie. To, znaczy, wiesz, to problem jest kolejny taki, że na przykład, jeżeli mówimy o lekarzach, to oni nie mają e, na studiach e, nic z dietą związanego, więc jeżeli oni e, nie dokształcają się, nie czytają książek, też jeszcze właściwych książek, albo na przykład nie robią jakichś kursów z diety, z dietetyką związanych, no to faktycznie mało wiedzą. Więc super by było, gdyby taki lekarz powiedział: Aha, jest pani weganką. Dobrze. Proszę iść do dietetyka. Dietetyk e, sprawdzi, czy może pani być dalej weganką, czy nie. Bo ja na przykład nie mam takich kompetencji, żeby pomóc pani z dietą. Więc to by było super. No i to jest bardzo dojrzałe, odpowiedzialne e, tak. Natomiast e, Tak, natomiast e, są, są osoby, które uważają, że wiedzą lepiej. I że na przykład, no, po co będzie pani szła do dietetyka, jak ma pani takie i takie wyniki badań, przecież nie je pani mięsa, to musi być jedna z tych przyczyn. Ale ja osobiście spotykam się coraz częściej z lekarzami, którzy się... E, Którzy są bardziej otwarci na różnego rodzaju diety, ale to też jest związane z tym, że, um, że po prostu mamy coraz więcej osób niejedzących mięsa w Polsce mm. i oni muszą być po prostu na to otwarci, więc doszukują się też informacji. To jest super. Kolejna sprawa jest taka, że oni nie mają czasu na pacjenta, ale oni też nie mają czasu za bardzo, żeby chodzić na szkolenia. Bo jak oni na przykład uczą się, um, wiesz, przygotowują się do swojego zawodu, jeżdżą na swoje konferencje, mają jakieś wystąpienia, mają rodziny, dom, mają na przykład. Nie tak, mogą się że... znać na wszystkim. Nie mogą się znać na wszystkim. I na przykład. Są w gabinecie, nie wiem, 8 godzin, i później wracają do domu albo mają jeszcze jakąś prywatną e, praktykę idą na lekarską. Tak, to oni po prostu no, nie mają tyle czasu, żeby poświęcić jeszcze się doszkalaniu z diety. Dlatego idealnie by było, gdyby e, był taki zespół w ogóle dietetyk, lekarz i osoba Pewnie. chora, żeby poszła i do jednego, i do drugiego, żeby nie było tak, że jest zdana tylko na jedną osobę. E, jeszcze mnie o coś pytałaś wcześniej, co do. E, Cześć, tych o co hormonów, ja cię nie pytałam? E, co do tych hormonów e, i co do tej, e, co do diety. Mm, coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale kurczę, chyba już mi wypadło. Mówiłam o tym, że często te osoby odchodzące od weganizmu mają problemy z hormonami i że dieta wysokowęglowodanowa może być tego powodem. Jeszcze mi się coś przypomniało. Wiem, co jeszcze chciałam dopowiedzieć. Bo powiedziałaś mi też, że mm, powiedziałaś coś takiego, że, jeżeli, że, że mamy specjalistów i że jak to jest, że są tacy, którzy są przychylni i którzy są nieprzychylni. Tak, tak. I chodziło mi nawet już w kontekście dietetyków, mm -hmm. że, że nawet nie tyle, że lekarz kontra dietetyk, tylko dietetyka dietetyk, nawet to co mówię tak. przed nagraniem. Ja bym powiedziała też tak, że są dietetycy, którzy opierają swoje swoją praktykę na badaniach naukowych i faktycznie na dowodach, które działają, czyli na przykład nie ma dowodów potwierdzających to, że stosując dietę, nie wiem, przy, przy Hashimoto, że trzeba być na diecie bezglutenowej, tak? Nie ma. Ale wielu dietetyków uznaje taką dietę i na przykład mówi: No, jak pani ma Hashimoto, to nie może pani jeść nasion roślin strączkowych, nie może pani jeść tego i tego, nie może pani jeść e, lektyn, nie może pani jeść e, na przykład, nie wiem, psiankowatych, nie może pani jeść glutenu. I ta osoba nie wie, co ma jeść już w końcu, tak? Więc lepiej, żeby w ogóle już nic nie jadła. Wtedy na pewno schudnie. Energia okay. słoneczna. Ale e, są też e, dietetycy, którzy opierają swoje e, właśnie. Swoją praktykę na badaniach naukowych, i naprawdę, jeżeli opierają na badaniach naukowych, to wiedzą. Co faktycznie działa. Czyli na przykład, jeżeli ktoś, załóżmy, ma um, insulinoporność, znowu do tego wracam, albo początki właśnie tej cukrzycy typu drugiego, i na przykład je dużo jajek w tygodniu, to niech zamieni to na humus, nie wiem, na nasiona strączkowe, niech nie je więcej jak trzy jajka w tygodniu, bo też czytam takie badania, że mm, powyżej trzech jajek jednak to ryzyko wzrasta, mhm. ale jeżeli bardzo lubi jajka, no to niech sobie zje raz w tygodniu tą jajecznicę z dwóch jajek, tak? czy tam opcjonalnie raz na dwa tygodnie jajecznicę z trzech jajek. Um, lepsze jest to, niż po prostu całkowicie Zabierać tej osobie, jeżeli ona bardzo lubi, albo na przykład ma wiejskie jajka, coś w tym stylu, i faktycznie opierać się na badaniach, a nie y, mówić, że okej, okay, nie może pani całkowicie jeść tego i tego i tego, no bo mhm. przecież to pani zaszkodzi. Tak, I też taka bo... metoda, tak jak mówisz, eliminacji, że niekoniecznie od razu rzucić wszystko, tylko po prostu zmienić. Tak, ale kolejna sprawa jest też taka, że e, jest niestety wielu specjalistów, którzy nie są e, specjalistami, bo jest e, dużo kursów i jest dużo takich. E, tak, duż, wiele, wielu blogerów prowadzi praktykę dietetyczną. Nie wiem, czy wiesz. E, wiele osób... Ja ruszam od przyszłego miesiąca. <laughs> A, czy to jest, nie wiem, czy to jest taki super biznes, wiesz? <laughs> nie wiem, czy to jest taki dochodowy biznes. Wiesz, to jest tak, że wielu blogerów e, prowadzi praktykę dietetyczną. I na przykład też zdarzały się blogerzy, którzy, znaczy ja nie znam osobiście tych osób, ale po prostu od moich koleżanek czy kolegów na konferencjach na przykład usłyszałam, którzy na przykład piszą na blogu, że po co oni mają się uczyć, jak oni już tyle książek przeczytali i że dla nich teraz nauka, czy tam zdobycie licencjatu z dietetyki to by była strata czasu. I faktycznie te osoby robią kursy i się doszkalają mhm. i czytają książki, tylko zgadnij jakie to kursy i jakie książki. Dlaczego te osoby pro promują takie diety, wiesz, um, eliminujące? Mhm. El eliminacyjne. Czyli nie uczą Dlaczego... się całego spektrum, tylko uczą się jakichś konkretnych. Tak, rzeczy, na przykład idą do specjalisty, który ogranicza na... gluten. Aha, czyli ograniczamy gluten. Dobra, mhm. zapisuję. Nie, wiesz, to jest tak, że jest niestety problem w Polsce z legalizacją zawodu dietetyk, więc to jest tak, że obecnie każdy w zasadzie, jeżeli nie pracuje w ośrodku zdrowia, to może nazwać się dietetykiem i może pracować jako dietetyk. No, ja nawet przymierzałam się do zrobienia kursu chyba, nie wiem, z półtora roku temu, to dowiedziałam się, że sześć dni kursu daje mi możliwość wykonywania zawodu. A nawet nie musisz tego kursu robić. Po co ci kurs? Możesz wykonywać zawód. Przecież tam parę książek. <laughs> w zasadzie, no, wiesz, jeżeli wiesz już tyle na temat diety, po co ci kurs? To jest strata czasu. Możesz przecież już otworzyć firmę i być dietetykiem. Nie, no, faktycznie mamy w Polsce taki, taki problem. Dlatego warto, jak ktoś się udaje do dietetyka, sprawdzić, gdzie ta osoba studiowała, co studiowała i czy w ogóle studiowała dietetykę, czy może nie studiowała marketingu. <laughs> tak. Ale oczywiście to, to wynika z tego, że jeszcze u nas ten zawód nie jest tak doceniany. Bo ludzie, Ale coraz bo, bardziej jest, tak, doceniany. bo ludzie zaczynają zwracać uwagę, że jedzenie naprawdę ma ogromne znaczenie i stanowi taki fundament naszego zdrowia, więc cała dietetyka nagle się robi ważne, bo wcześniej wiesz, myśleli, że lekarz nas wyleczy dietetyk, to tam pogada o jakichś pulpetach, w sosie korzystać. Lekarze są super ważni, dla dietetyków są super ważni też, bo lekarze bardzo często wyznaczają, co dietetyk ma zrobić. Bo jeżeli na przykład lekarz zaleca jakieś badania, załóżmy, ktoś ma problemy, nie wiem, z żołądkiem zrobi badania, to dietetyk wie, w jaki sposób ta dieta ma, ma wyglądać do wyników badań, tak? Więc połączenie lekarza i dietetyka, to jest super w ogóle rozwiązanie. No jeszcze chciałam właśnie wrócić do, do tych pseudo-dietetyków, yy, właśnie, którzy kończyli kursy one, te, te osoby są częściej popularne też, dlatego, że mają być może więcej czasu na to, żeby się promować i żeby mm. robić trochę więcej szumu wokół siebie w mediach. I też jest tak, że te osoby, załóżmy na diecie wegańskiej, które na przykład szukają, chociaż nie, to nie muszą być osoby na diecie wegańskiej, mogą to być osoby na też zwykłej diecie, ale na przykład szukają szybkiego rozwiązania, to im jest też bardziej po drodze pójść do takiego dietetyka, który da im szybkie rozwiązanie i który da im jakąś tak. dietę bardzo to jest eliminacyjną. Jedno tak, i taką dietę wiesz, że na przykład masz taką chorobę, aha, czyli musisz ograniczyć to, to i to. I ta osoba też y, jest bardziej skłonna uwierzyć, że ta dieta pomoże, no bo przecież tyle ograniczeń, bo przecież tyle mam problemów, bo przecież zrobiłam takie i takie testy na nietolerancje, które w ogóle nie mają potwierdzenia naukowego, y, które w ogóle nie działają, a, ale wielu też takich pseudodietetyków wykonuje te testy y, i opiera swoje porady dietetyczne właśnie na takich testach. I faktycznie, tym osobom, które mają problem, częściej jest po drodze do. Y, do tych pseudodietetyków, bo szukają szybkiego rozwiązania. Albo po prostu też bywa tak, być może, że e, pójście do zwykłego dietetyka, albo powiedzmy zwykłego takiego dietetyka po studiach, albo do lekarza, który e, mi nie pomógł. Bo może w, tym, w tej chorobie jest trudno pomóc. Może to jest taka choroba, która, no nie wiem, trwa latami, które, z której wyleczenie jest naprawdę trudne e, e, i ta osoba próbowała to robić w normalny sposób. Po prostu na bazie, e, znaczy e, próbowała to robić. Czekaj. Opierała się na wynikach badań, faktycznie. Mhm. To Wiesz, robiła to w normalny sposób, i to było długie, żmudne, no w sensie trzeba było nieatrakcyjne, no, nie trzeba było włożyć w to więcej pracy, żeby to zrobić. A tutaj mamy, proszę bardzo, blogera, który ma szybkie rozwiązanie, będzie działać. I często jest tak, że te rozwiązania na początku bardzo dobrze działają. Dlaczego tak jest? Bo jak na przykład jest to osoba, która zrobi sobie te testy załóżmy na nietolerancję, i załóżmy, ta osoba jadła wcześniej gluten, albo jadła dużo glutenu, nagle ograniczy, to co? Może schudnąć, bo może ograniczyć yy, przetworzone jedzenie, przetworzone jedzenie, ale też sól, dużo soli jest w pieczywie, więc może też wody się pozbyć, więc może schudnąć. Może czuć się przez pewien czas lepiej, bo też większą uwagę zwraca na to, co je, yy, też na przykład dostanie jakąś dietę, więc też może czuć się lepiej przez tą dietę. Dopiero po jakimś czasie może zauważyć, że jednak tych efektów nie ma. A na, najczęściej na początku te efekty są bardzo dobre, bo też ten efekt placebo działa. Mam wrażenie, że nasza, umo nasza umowa, nasza rozmowa, idealnie się układa. Dlatego, że miałam cię jeszcze zapytać o nietolerancję, a ty właśnie o nich wspomniałaś. Więc y, rozumiem, że alergie. Są rzeczą, którą jest łatwiej może zdiagnozować. Natomiast nietolerancje zaczęły się robić modne w ostatnich latach i test na sama sobie robiłam test na nietolerancję, nawet pamiętam. Co ci wyszło zgadnę, poczekaj, poczekaj. Białko jaja, mleko, tak. gluten. Tak! Yeah. Ale jeszcze wiesz, co mi wyszło? Wyszły mi płatki owsiane i migdały, więc spanikowałam strasznie i od tego momentu przestałam jeść yy, owsiankę i dobry rok jej nie jadłam. Bo po prostu bałam się, że przecież się będę źle czuła. A potem zrozumiałam, że jadłam za dużo, bo wtedy pracowałam w takiej kawiarni, więc jadłam za dużo granoli, która była na bazie Ja Jadłam jej tak, jakby w za dużych ilościach naraz, jeszcze ona była przetworzona. Mhm. Rzeczywiście się źle czułam. I może im nawet dorobiłam się tej nietolerancji, nie wiem. Natomiast teraz jem owsiankę, powiedzmy, nawet ostatnio jem codziennie ją jadłam, tylko że po prostu mniejszą porcję, i po tym czasie odstawienia ta nietolerancja nie nie Ja się przestałam wierzyć też w to, że nie w związku z czym po prostu e, żyje mi się świetnie, jedząc owsiankę. Mm -hmm. Ale jestem bardzo ciekawa właśnie Twojego podejścia do tych badań i, i, i wyników. Powiedziałaś, że łatwiej jest zdiagnozować alergię niż nietolerancję. Ja bym powiedziała, że jest odwrotnie okay. w Polsce w dzisiejszych czasach, bo te testy na nietolerancję można wykonać wszędzie. Ceny są różne e, i naprawdę można zazwyczaj w bardzo wysokie. Zazwyczaj tak. I można wykonać nawet w takich ośrodkach medycznych. E, często jest tak, że one się opierają na tej samej zasadzie, czyli na immunoglobulinie G, czyli tam IgG testach. No i one nie mają żadnego potwierdzenia naukowego. Przez alergologów nie są te testy zatwierdzone, więc tak naprawdę one też nie mają standardów, więc nie wiadomo, na jakiej zasadzie działają i hmm. wiadomo, że no, po prostu no, skoro nie ma standardów, no to no nie działają, prawda? Więc ym, też zazwyczaj jak mam pacjentów, którzy wykonują te testy, to wychodzi alergia, znaczy nietolerancja na gluten, Albo na pszenicę, na mleko, na białko jaja, czasem też na orzechy i czasem na fasole. To w zależności od tego, um, jakie produkty są też w tych testach, bo czasem nie ma fasoli. E, czasem jest to rozbite na różne nasiona strączkowe, a bardzo często jest tak, że jest, wszystkie nasiona są wrzucone do jednego worka i co? Przychodzi sobie taki weganin, który zrobił testy i mówi: Świetnie. Bo... Nie mogę jej żadnych nasion. Znaczy, bo, bo mówi, że na przykład świetnie, bo w sumie to nie jem e, mleka i jajek, dobrze zrobiłem, e, ale też nie mogę jeść teraz gluten. No i, i nasion strączkowych, to teraz to ja, muszę to zbilansować to ja. dietę. No ale jak można zbilansować dietę wegańską bez nasion strączkowych? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jak można wrzucić wszystkie nasiona strączkowe do jednego worka? To tak jakby wrzucić wszystkie produkty owoce. nabiałowe, owoce albo wszystkie mięsa do jednego worka, więc hej, to nie można tak zrobić, bo... Yy, no, po prostu trudno jest w ten sposób zbilansować dietę, no nie dałoby się tego zrobić. Co jeszcze chciałam powiedzieć, że e, może faktycznie być tak, że ktoś ma nietolerancję na jakieś produkty i bardzo dobrze sprawdza się dzienniczek żywieniowy. Czyli po prostu e, zapisujemy, po czym się czujemy źle. Na przykład dzisiaj zjadłam grochówkę i w tej grochówce były takie i takie warzywa, i był groch. Po gruchówce czułam się źle, chociaż po gruchówce wiele osób się chyba źle czuje, prawda? Bo jakieś zdjęcia mogą ciężkie. być. Jest no. dość ciężka. A ja Ale tak nie mam ja chyba... Pani też, tak nie masz. Już jest tyle tych strączków że nie, nie ruszacie to specjalnie, nawet jak zjesz taką bombę grochową. Znaczy, powiem ci tak, że po niektórych strączkach czuję się faktycznie gorzej niż po innych. I myślę, że to jest normalne, bo mhm. tak jak ludzie, którzy jedzą mięso albo sery, też po niektórych serach czują się gorzej niż po innych i po niektórym mięsie gorzej, prawda? Więc nie wiem, czy to bym nazwała nietolerancją, może, ale może tak, może w jakiś sposób nie tolerujemy tych produktów. I może być tak, że na przykład zjesz grochówkę i masz, yy, na przykład źle się czujesz, nie wiem, po porze, czy po cebuli, czy na przykład mhm. po grochówce. Grochu. Może tak być. I musisz po prostu sprawdzić, jeżeli zjesz w innym posiłku cebulę, na przykład w sałatce, i będzie OK, no to znaczy, że to nie była cebula, tak? Jeżeli w innym posiłku zjesz groch, na przykład zjesz pastę z grochu, i czujesz się źle po tej paście z grochu, to też możesz podejrzewać, że to jest pasta z grochu. I za jakiś czas spróbuj jeszcze raz spróbować. Um, spróbuj jeszcze raz spróbować grochu, Wszystko tak? W innym jasne. posiłku i zobacz, jak się będziesz potem czuć. Bo być może po grochu nie wiem, będziesz czuć się ciężko. I za każdym razem, jak jesz groch, czujesz się źle, to jest możliwe, że masz nietolerancję na ten produkt, ale to wtedy nie jest, nie wiem, w testach. Nie musisz tak, tego, nie musisz tego nie musisz nie musisz badaniami te... jakoś... Możliwe, że nie wyjdzie w testach też, ale mhm. wiesz, nie musisz tego potwierdzać testami, po prostu wiesz, że się po tym czujesz źle. Wiesz na przykład, że się czujesz źle po kalafiorze, albo po brokule dobrze, to też możesz jeść albo mniej kalafiora, albo, nie wiem, starać się e, ograniczać go, albo wymieniać na inne warzywa. Nie musisz ograniczać wszystkich warzyw cebulowych, czy tam wszystkich warzyw mhm w krzyżowych, no bo nie ma sensu. Tak samo właśnie z tymi testami i z fasolami. E, możesz się czuć dobrze po fasoli czerwonej, możesz się czuć źle po soczewicy. To też, to też może być związane, nie wiem, z wyższą zawartością cukrów, czy inne problemy tutaj mogą się nałożyć. Niekoniecznie tylko nietolerancje, więc taki dzienniczek żywieniowy ma największe znaczenie też według mnie. Czyli nasuwa się prosty wniosek, że warto obserwować to, jak się czujemy i nie... Uciekać się do tych szybkich sposobów, czyli o, przetestuję, co tak. nie działa, i teraz już wiem, czego nie jest. Nie muszę myśleć, nie muszę się zastanawiać, nie muszę czuć mojego brzucha, mojego stanu tak. ducha, tylko powiedzą mi, jak mam żyć. Ale to znowu widzisz, bo znowu to jest dłuższa metoda na sprawdzenie i bardziej pracochłonna. Trzeba zapisywać dzienniczek i mm. trzeba sprawdzać, więc to też y, część ludzi na to nie pójdzie, no bo po prostu stwierdzi, po co? Jak mogę zrobić testy na nietolerancję i zapłacić raz i będę wiedzieć, tak? Jeszcze... Ja jeszcze chciałam tylko dodać, no, że mam pacjentów, którzy robili testy w różnych miejscach i w różnych miejscach wychodziły różne rzeczy i też Super. zdarzały mi się, zdarzali mi się pacjenci, którzy ograniczali te wszystkie rzeczy z tych wszystkich miejsc. To, to, to było razie, naprawdę źle. Drodzy słuchacze, nie róbcie testów na nietolerancję. Lepiej no zrobić testy na alergię w szpitalu? E, tak, lepiej zrobić, e, iść do alergologa, zrobić testy albo skórne, albo testy na alergię z krwi i wtedy one są bardziej miarodajne. Ale chciałam tylko jeszcze dodać, że nie zawsze wyjdą e, w tych testach produkty, po których czujemy się źle. Dlatego ten dzienniczek żywieniowy też jest ważny. Chciałabym przejść już do pytania, które miałam zadać na koniec, ale jeszcze jedna rzecz. Boże, nie zadawaj nie... mi końcowych pytań. Nie. Nic, nic e, słuchaj, nic spektakularnego, ale e, e, też wspomniałaś o tym właśnie, że dieta Roślinna, niekoniecznie musi być zdrowa. Też o tym wiem, że Ty mówiłaś wiele razy, ale też warto to powtórzyć, że to, że ktoś jest weganinem, nie oznacza, że jego odżywianie jest yy, wzorcowe i nie ma w tym oczywiście też nic złego, bo to jest każdego prywatna sprawa, ale do czego zmierzam, to to, że na przykład zauważyłam, że jeżeli jest jakaś osoba na diecie wegańskiej, która załóżmy ma nadwagę, to często ludzie z zewnątrz reagują na zasadzie: czemu, czemu on jest gruby, skoro on jest tak weganinem? Wiesz co, ja też mam te, czasem takie osoby, które e, przychodzą i mówią, że chciałyby schudnąć, a, mówię, a skąd pomysł na dietę wegańską, nie? I bo wiesz, pytam się na przykład, czy to jest e, ideologizm, czy to jest na przykład, nie wiem, e, czy to jest ze względów zdrowotnych. Ja się zazwyczaj pytam na samym początku, dlatego że ja Przecież też... Chcesz wiedzieć, z kim masz do czynienia. E, Wiesz co, tak, ale pytam się też dlatego, bo, bo nie wiem, jak dobrać wtedy na przykład czy suplementacje, czy jakieś inne rzeczy, bo są suplementy, które są też okej okay i są niewegańskie, ale to, to zależy bardzo od, od osoby i to nie jest też tak, że ja polecam akurat te suplementy, jeżeli ktoś nie jest, że ktoś nie jest ideologicznym weganinem, to niech kupi ten suplement, tylko czasem jest tej osobie łatwiej, bo na przykład jest to osoba starsza, która no, nie będzie zamawiać przez iHerb mhm. suplementów, ale łatwiej jest iść jej po prostu do apteki, tak, więc dla jej zdrowia jest to lepszy wybór. Więc pytam się, i czasem jest tak, że ktoś mówi, No, chcę schudnąć, a jeszcze nie widziałem nigdy weganina z nadwagą. A ja mówię, naprawdę? Hm, ja widuję codziennie. Tutaj mam cały album. <laughs> Więc wiesz, to zależy od diety, od wielu czynników. Nie, zale nie zależy tylko od weganizmu. Aczkolwiek y najczęściej weganizm sprzyja zdrowiu. E, tak, i według tych dużych badań populacyjnych, tak. e, jednak, weganie są szczuplejsi. Nie wiem, jak tam wyglądała dieta akurat u tych osób, ale są szczuplejsi. I tak jest prawda, że mimo mm -hmm. tego, że um, tutaj dieta ma duże znaczenie, tak, bardzo duże, jak wygląda ta dieta, ale i tak, weganie są trochę szczuplejsi. Od osób tak, na bo myślę, że jednak przy większości wegan, gdzieś no, ten tłuszczu, czynnik jest. zdrowotny też ma znaczenie. Mm -hmm. i Więcej jest osób, które przy okazji weganizmu zwróciło uwagę na to, co jedzą, ogólnie zainteresowało się dietetyką. natomiast teraz jest coraz więcej przetworzonych rzeczy wegańskich, które są ekstra od święta, tak. uważam, fajnie, że są, ale wiele osób teraz przechodzi właśnie ideologicznie na weganizm i ma o wiele łatwiej niż ileś tam lat temu, nawet ja jak przychodziłam 4 lata temu, to też no, nie było w Polsce, w każdym sklepie no jogurty akurat są ekstra, ale właśnie serów, czy jakichś innych mhm. maseł, czy, czy gotowych ciastek i, i tych całych sekcji w supermarketach, więc myślę, że teraz łatwiej jest trochę no, zabłądzić na tej zdrowotnej drodze roślinnej. No jest łatwiej. Ja powiem Ci, że mam czasem duże problemy z tym, e, jeżeli chodzi o bilansowanie diety pacjentów. A czy przede wszystkim też w tych badaniach, jak mówiłam, e, to też jest tak, że weganie jedzą mniej tłuszczów. Jedzą więcej trochę węglowodanów, ale też jedzą mniej tłuszczów. Ja myślę, że to też ma tutaj duże znaczenie. Oczywiście kaloryczność diety całkowita ma największe znaczenie, ale też duże znaczenie ma to, że jest mniej tłuszczów, bo nie ma właśnie tego tych jaj na biału, e, nie ma e, mięsa i pewnie też dlatego co do tego, że trudności, bo wiesz, jest coraz więcej tych produktów przetworzonych, które niektóre są super, a niektóre nie są super, bo na przykład chociaż niektóre są bardzo dobre dla osób, które chcą przytyć, na przykład nie wiem, są te sery z orzechów, tak? Mhm, dla tak. osób, które chcą przytyć, spoko, ale dla osób, które chcą schudnąć, a uwielbiają te sery, to jest, to jest problematyczne bardzo, bo faktycznie te osoby robią swoje kanapki z takim serem i te kanapki potrafią mieć, nie wiem 200-300 kalorii więcej niż takie kanapki z jakąś normalną pastą czy z humusem. i przynajmniej jest, są faktycznie... zdrowe, bo akurat sery z nerkowców na przykład, to już jest chyba dobra opcja. Jest to dobra może opcja, jest, tylko, jest tylko sery jeżeli ktoś z oleju. lubi jeść, więc to, to jest dobra opcja, tylko jeżeli ktoś lubi jeść, to, to też nie daje się tym serem z nerkowców jakoś bardziej niż humusem, a, a będzie mieć jednak te 200 kalorii więcej, więc, no, nie wiem, czy 200, no tak około, może, może 150 kalorii więcej. I wiesz, to jest akurat problem, bo jeżeli ktoś chce być na diecie niskokalorycznej ze względu na odchudzanie się, to musi jeść wtedy mniejsze posiłki i po prostu ta większa będzie kaloryczność posiłku, więc no, musi zajadać, nie wiem, warzywami jeszcze do tego co Selerem. Se, no, tak wiesz, po prostu, żeby, żeby jakoś tam się najeść. To powiedz mi prawie na koniec, dlaczego ty w ogóle przyszłaś na weganizm, bo ja tego nie wiem wiesz co, ja przeszłam i ze względów zdrowotnych i ze względów ideologicznych ja przede wszystkim ja już ci mówiłam o tym chyba też w tym ostatnim chyba podcaście tak, teraz jak tak, tak patrzę na ciebie no, to tak, ja zazwyczą, bo ja się na wsi tam też był ubój zwierząt to na pewno um, wpłynęło na moją decyzję ale ze względów zdrowotnych, no bo ja też dużo czytałam na ten temat i po prostu widziałam, jak wygląda, jak wygląda dieta na przykład Chińczyków ileś tam lat temu, jak wygląda dieta osób, które w Japonii na przykład, mm. też się bardzo kiedyś interesowałam Japonią, no i też nigdy nie lubiłam mięsa, więc ja unikałam bardzo często produktów mięsnych. Czyli byłaś trochę taką urodzoną wegetarianką, w przeciwieństwie do mnie. Bo ja tak. zawsze lubiłam mięso. Tak. E, powiedzmy, że byłam właśnie, no? Nie lubiłam za bardzo. Nie szczególnie nie takiego pustego. Takie... Bardzo nie lubiłam. W ogóle zakopywałam to w ziemniakach. Ale to ja też tak robiłam, ale to chyba w ramach wierszki. To było okropne. Takiego... Ja mi się wydaje, że to było po to, że wszystkie dzieci tak robiły w przedszkolu i to było fajne. Tak sobie zakopać tego kotleta pod ziemniakami. Mam wrażenie, bo ja zawsze lubiłam takie rzeczy, więc sobie nie wiem, czemu to wywalałam. A teraz mi przypomniałaś, że kiedyś były takie, nie wiem, to coś na czy też takie kawałki pustego mięsa z ziemniakami, taki sos. O Boże, jakie to było okropne! Boże, jakie to było okropne. Tego też strażne. akurat nie lubiłam. Ale. Nieważne. Wspomnienie z dzieciństwa. Tak, tak. Wyobrażam sobie taką stołówkę właśnie szkolną i te wszystkie pyszności. Ale mówię ci, ja to byłam takim niewybrednym dzieckiem, że wszystko zjadałam. Tam wszyscy moi znajomi wybrzydzali, a ja po każde praktycznie najgorsze danie, jakąś papkę mięsną z marchewką, pycha. Mhm. Zawsze no. jest ja Wszystko, wszystko to było zjadam. z mięsem. To czemu ty czas tak. przeszłaś? Jak, jak... No ja ideologicznie totalnie, Aha. ale z dnia na dzień. W ogóle nie zastanawiałam się o tym więcej. Ale bardzo lubisz mięso, czyli pewnie szukasz takich smaków też w restauracji. Bardzo tak. Wiesz znaczy, co teraz mi przeszło. Miałam tak przez ostatnie lata, że zawsze jak tylko była jakaś jaka Rzuciła się na, no to chyba tak bym zrobiła na właśnie na schabowego albo tak. na jakieś ala, kotlety, burgery, wiesz, wszystkie te Beyond Burger, jakieś różne podróbki, to dla mnie jest naj, największy zawsze ubaw i, i frajda. Natomiast chyba już tyle się najadłam tych zamienników też w knajpach, bo w domu mm -hmm. tego nie gotuję. Ale teraz właśnie doceniam dobre warzywne danie, powiem ci. I mm -hmm. kocham tofu. Uważam, że tofu mm -hmm. jest po prostu cudowne. A kotlety z tofu super. Taki wiesz, kroisz w plasterki mm -hmm. i takie, smażysz takie tofu. Tak, z taki tofu super albo wstępek. A co do tych dań w restauracjach? To ciekawe, bo mimo tego, że ja kiedyś nie lubiłam mięsa, to ja uwielbiam kotlety schabowe, takie sojowe schabowe. Ojko, tak. Po prostu uwielbiam. Nie, nie lubię tych wszystkich takich zamienników, tych takich mielone sojowe czy jakieś takie też corn jadłam i to też Aha. tak średnio mi smakowało. No ja jest właśnie nie. Jadam, bo... mimo, że byłam w Wielkiej Brytanii, a, Średnio. Co? Może dlatego, że to było słone i takie... A z czego to jest? Z grzybów. Taki hmm. specjalny gatunek grzybów wysokobiałkowych. Nie pamiętam dokładnie całego składu, ale to jest całkiem dobre źródło białka. Natomiast ja jakoś tak mi nie posmakowało, a wszystkie te kotlety schabowe ja uwielbiam. A masz swoje ulubione miejsce z kotletem schabowym? E, tak, awokado. Teraz to już się nazywa falowiec w Wa Gdańsku. Byłam tam, zeszłe wakacje. Zawsze to było schabowe Przepyszne. <laughs> tak. To, no. jest, to jest... Swojskie smaki. Tak. Właśnie tego mi brakuje często w restauracjach, bo w takich wege miejscach bardzo często jest tak, że jest kotlet z kaszy, z kaszą. Mm -hmm. Z surówką. Boże, jak się tym naje się? Nie mm -hmm. wiem. A poza tym kotlet z kaszy, to nie. I ja już wolę to zjeść samo. coś bardziej konkretnego. Mm, no, ja już wolę zjeść coś bardziej konkretnego, ale jeżeli już mam zjeść coś takiego, to, to staram się, nie wiem, wziąć jakiś deser, gdzie wiem, że coś będzie z białkiem, czy na przykład tofu. Będzie to furnik, tak, z tofu, a nie z samych orzechów. Brakuje mi takich, takich typowych, konkretnych posiłków w wege-miejscach. W sensie uważasz, że mają nieprzemyślane menu pod kątem właśnie składników odżywczych? Znaczy ja myślę, że mają bardzo fajne menu, kolorowe, że dla dużo efektu. warzyw, dla efektu super. Ale mm, wiem, że ja na przykład się po tych posiłkach nie najadam i e, wiem, że niektóre osoby, które znam albo moi pacjenci też często się nie najadają, ale to jest normalne, bo jeżeli zjadamy kaszę z kaszą e, i do tego jakieś, jakąś surówkę, jakiś deser, który będzie też lżejszy, na przykład, ale będzie owocowy, to jest też wyższy wyrzut insuliny i glukozy i po prostu po posiłku no, za jakiś tam czas za godzinę się znowu głodnym. A jeżeli mamy konkretne danie, na przykład z ciecierzycą czy z fasolą, to jest już dużo białka. I też tam jest ten aminokwas lizyna, to wpływa na mhm. sytość i dzięki temu jesteśmy dłużej na jedzeniu. Ja dzięki Tobie ja zaczęłam się właśnie najadać ogólnie w życiu. O super! Bo jak właśnie <laughs> Często tak jak powiedziałaś o tym białku, ja zrozumiałam, że po prostu zjem sobie takiego ziemniaka z fasolką po bretońsku, i ja nie mam ochoty na deser. Mimo, że mhm. nawet nie zjadłam jakoś mega dużo, a potrafię zjeść jakieś super azjatyckie makaron ryżowy z warzywami. I jem, i jem, i jem, i po prostu końca nie widać, i mam wrażenie, że nigdy się nie najem, potem jeszcze mam ochotę na ciasto. Tak. A to białko jest po prostu magiczne. Dokładnie tak. I fasola na śniadanie jest magiczna też. No, znaczy takie, wiesz, ala baked beans brytyjskie, to bym Uwielbiam, zjadła, tak. ale z pieczywem. No ja też z pieczywem. Właśnie Fasole, nie jest pieczywa? Mówisz, to gruczany, pieczesz sama? czy Nie, wiesz co, jem takie zwykłe. Albo graham, albo chleb żytni. Ale niewielką ilość, bo jeżeli jest na bocha. przykład ja mam e, na śniadanie fasolę, to ja uwielbiam tą fasolę i ja po prostu zjem, zjem dużo fasoli, a mogę zjeść do tego kawałek pieczywa albo bardzo małą kromkę pieczywa, a wolę zjeść większą ilość fasoli. I warzywa Dobrze. koniecznie do tego. Na szczęście jest też tak, że w niektórych hotelach e, mają te e, właśnie sosy e, pomidorowe z fasol. Boże, z fasol. O, jest Super. w, hotelu, bo w w Ibisie, tych akord hotels Boże. Czy ty byłaś kiedyś, czy pewnie byłaś? W jakim? Ty, cała ta sieć hoteli, one się obracają Accor, to jest mm -hmm. Ibis i byłam chyba. Na no różne, w każdym razie oni, oni mają. mają tak świetny bufet śniadaniowy, że ja byłam w szoku, że mają i mleko sojowe, miliony jakichś tam różnych mózgów i owoców, mają sokowirówkę w ogóle i mają właśnie tę fasolkę w pomidorach. Ja jadłam, tak. W to jest tak mm -hmm. pyszne, że bo Ja byłam tak pełna podziwu, że mają tyle opcji. W tyle powie, trzy rzeczy na krzyż, ale ja byłam szczęśliwa. Ale, jest. <laughs> ale wiesz co, bo tak czasem jak zostawałam w jakichś hotelach, to naprawdę mogłam wygrzebać sobie, nie wiem, sałatę z podwędliny, Wiesz, to był problem i to były naprawdę dobre hotele. Ale e, często też można napisać do tego hotelu i oni coś zrobią specjalnie. Też nie wiem, czy mogę polecić niektóre Polec, miejsca. To tak, no tak e, na przykład w Hiltonie mają e, fasolkę e, w, po, w pomidorach. Czekaj, to było w. We Frankfurcie chyba, o ile dobrze pamiętam. I podchodzę, w ogóle było mało warzyw, mało surówek, sałatek, i tak sobie myślę, Boże, co ja zjem, otwieram, wiesz, te wszystkie Kiełby. dania, i tak nic nie ma. Tu jakieś parówki, jakaś jecznica I podchodzi do mnie um, pani właśnie kelnerka, ja się jej pytam, a ona mówi, że mamy tutaj wegańską fasolę. Wow! <laughs> I ja zjadłam cały talerz w ogóle tej czerwonej fasoli. Ja już nawet mniej warzyw wzięłam. Byłam szczęśliwa, bo tak. miałam przez dłuższy czas byłam najedzona, co się rzadko zdarza po śniadaniu w hotelu. Ale na przykład też ostatnio byłam w hotelu Borowiecki mm -hmm. w Łodzi i tam w ogóle napisałam do nich wcześniej, że będę, że będę. i czy mogę dostać coś wegańskiego, bo, bo w sumie będę tam dwa, dwie doby, tak? I że w sumie przydałoby się coś do konkretnego. I oni specjalnie <laughs> dla mnie przygotowali słuchaj, przygotowali specjalnie dla mnie humus. Pasty. Jakaś, jeden był paprykowy, jeden był jakiś zwykły. Wydaje mi się, że kupili, no ale mhm. samo to, że wysłali kogoś do sklepu i kupili, to też było świetne. Jest inicjatywa. Tak, mało tego, ja tam przyszłam na śniadanie i był specjalnie już dla mnie gotu, gotowy talerz. Ja już nie musiałam nawet sięgać po nic, bo już dla mnie to przygotowali. Jedna rzecz mnie zdziwiła. <grym> dostałam chleb pumpernikiel. Nie wiem dlaczego, w ogóle nienawidzę takiego chleba, ale ja bardzo lubię. się cieszę, że, że w ogóle to zrobili, że w ogóle taka, wiesz, inicjatywa, że w ogóle specjalnie dla mnie. Przejrzałam te wszystkie opcje tam u nich i nikt nie miał chleba pumpernikiel. w ogóle nie było takiego pieczewa, tylko ja dostałam jako weganka. <grym> tak, bo jest takie przeświadczenie, że chleb, że weganie mają problem z chlebem, powiem że jak ja na Wigilii w zeszłym roku moja mama przyniosła chleb domowy po prostu jako dodatek i pamiętam że właśnie mój wujek mówił tutaj nie bierz tego ciociu bo mm -hmm. to jest wegański to jest wegańskie to jest dla dzieci ja tak mówię, każdy z nich jest wegański więc czystujcie się nie ma problemu ale <todgłos> No, nie ale wszyscy warto, rozumieją. Tak, tak, tak. No, warto uświadamiać, że coś, co jest wegańskie, to, uh, to nie znaczy, że. Że, że, że nikt nie tego to... nie jest. To nie znaczy, że to jest dla osób na diecie specjalnej. <grym> tak, tak, tak. Tak się śmiałam właśnie w zeszłym roku w święta wielkanocne, że jak był chrzan, i ja ją wielko uważajcie, bo to jest wegańskich szan, bo ludzie po prostu myślą, że wegańskie tak. rzeczy nie dotyczą wegański nikogo prócz Nie, 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 tego. nie. Zrobiłam taki dormant, ale dobrze, nieważne. nieważne. <grym> e, powiedz mi, masz jakieś nowe odkrycia restauracyjne warszawskie lub nie, bo to jest. W całej Polsce y, um, często. Wiesz co? Co jest ciekawe? Ja ostatnio jem w, w niewega miejscach. Mm. A, tak, jem w, bardzo często. Ostatnio w miejscach, które są niewegę, i jestem pełna zachwytu dla kucharzy, którzy coś tam przygotowują. I po prostu to jest cudowne. Ja przychodzę do miejsca, które jest takim, no, taką normalną knajpą, nie wiem, pizzerią, czy jakąś restauracją. Albo taką typową restauracją, która się specjalizuje, nie wiem, w śniadaniach. I ja się e, przeglądam kartę, nie ma nic dla mnie. Wszystko okay. z jajkami na Ty przykład na, na śniadanie. I pytam się kelnerki, co można zrobić. I wiesz co? Zawsze coś można zrobić. Znaczy, no, zdarzało się, że, że nie, ale to były bardzo naprawdę wyjątkowe sytuacje. Najczęściej jest tak, że. Kucharz e, przygotowuje coś specjalnie dla mnie i ja nawet e, nie chcę wiedzieć, co on przygotuje. Tak, bo to jest na, przykład, całe, tak, i, ta na tym i polega. Po prostu ja jestem po prostu e, pełna podziwu i e, najlepsze jedzenie, które jadłam ostatnio, obiad w jakiejś takiej małej miejscowości w Belgii nad morzem. I ja nawet nie pamiętam nazwy tej miejscowości, restauracja nazywa się Amuza? nie wiem, czy to się tak czyta nawet, Dobrze, na, na Instagramie ją śledzę. W ogóle to było wspaniałe. W ogóle wiesz, ja powiedziałam, że jestem weganką, czy nie ma żadnego problemu. Oczywiście, że nie było. To było pięknie podane, kolorowe. E, było się. super. Nawet zrobili dla mnie przystawkę z tapenady. Ogólnie było super i to było najlepsze chyba dotychczas, w ogóle które pamiętam, że jak dotychczas z takich niewega miejsc, to było najlepsze jedzenie, najlepsze danie, które dostałam. Oczywiście było mało białka w tym posiłku bo nie było nasion roślin mm -hmm. strączkowych, ale było tak bogate smakowo, tak było super, że po prostu wybaczam z im to. Sercem zrobione. Tak, wybaczam im to, naprawdę, bo było świetne. Na Instagramie mam zdjęcie z tego, nie wiem, chyba miesiące temu, nie pamiętam dokładnie, ale naprawdę cudownie. A w Warszawie jest jakieś miejsce, które polecasz obecnie? Takie, które byś, do którego lubisz chętnie chodzić? Czy raczej testujesz sobie nowe? Wiesz co, bardzo często testuję nowe. Um, ostatnio byłam też w... Izraelskiej knajpie. Mhm, przy, y, też bardzo lubię. I w ogóle muszę powiedzieć, że częściej y, chodzę w takie miejsca niż y, do wege miejsc, bo tam są humusy tak. i więcej jest takich rzeczy, którym się naprawdę najadam. No więc częściej. A byłaś w Łodzi w Tel Awiwie? Y, byłam, y, byłam jakiś czas temu w Łodzi w Tel Awiwie, już nie pamiętam dokładnie też hummus chyba jadłam z falafelem. Chyba w ogóle taką deskę miałam takich mhm. różnych, y, różności. Natomiast ta, y, to miejsce wegańskie, y, izraelskie, boże, jak to się nazywało niedaleko Damaszku? Chyba tak. No. W centrum. Super. Mhm. Też. Polecasz. Wiesz, co taki no konkretny posiłek? Nie zachwycił mnie tak jak tam tak najpierw w Belgii, ale konkretny posiłek. To na sam koniec końców, możesz powiedzieć, co się u ciebie dzieje zawodowo, gdzie można znaleźć, obserwować, zobaczyć, posłuchać. Mhm co przyniosą najbliższe miesiące. Dobrze, świetnie, że pytasz, ponieważ <laughs> u mnie się zawsze dzieje dużo. I jeżeli chodzi o to, co teraz e, robię, to pracuję nad kursami online. Jest nowa strona internetowa, vegetation.com i na tej stronie e, są kurs, kursy online z diety wegańskiej. Są dla osób na diecie wegańskiej, które, albo które są zainteresowane tą dietą. Są dla rodziców, dzieci mm -hmm. na przykład wege. E, są też dla dietetyków i profesjonalistów i ja robię tam kursy razem z zespołem na przykład jest Rećko, która też u ciebie kiedyś tak, była. Tak, tak. dodatkowo jest Kasia Konopa, która tam robi kurs na temat kosmetyków. która też wygański. u mnie była dwukrotnie. tak, też będzie więcej osób, będzie um, zaraz ci powiem jeszcze kto będzie Michał Czapla, nie wiem, on nie wiem czy czy go nie znasz. Kojarzy. on jest też um, i dietetykiem i ratownikiem medycznym i będzie robił kurs na temat um, chorób układu krążenia i Super. diety wegańskiej, więc tam e, ta strona się cały czas e, roz, e, tam się ro, e, cały czas rozrasta. E, rozrasta. E, mamy też blog, więc tam chcemy też stworzyć taką bazę wiedzy na temat diety wegańskiej w Polsce. Niestety mam mało czasu teraz na pisanie artykułów, bo piszę jeszcze tą książkę. Ale ale jak skończę, to na pewno będziemy rozszerzać um, informacje, bo chcemy naprawdę zrobić, żeby tam było takie wiarygodne źródło informacji, mhm. że ktoś wchodzi na tą stronę, bo szuka, nie wiem, informacji na temat witaminy B12, to znajdzie tam nie tylko konkretne informacje, ale też um, znajdzie informacje na temat mitów, żeby, żeby się wystrzegać po prostu tych nieprawdziwych informacji z internetu. I będziemy tam robić coraz więcej kursów i takich różnych ciekawych rzeczy, więc bardzo polecam. Kanał na YouTubie i teraz zaczęłam też niektóre filmy z kanałów na YouTubie robić w formie podcastu, bo część osób mówi, że jednak woli posłuchać niż mhm. obejrzeć. I też dłuższe są wtedy? Pewnie. Są dłuższe, ale ja też nie mam czasu nagrywać tych filmów niestety, więc łatwiej jest coś powiedzieć niż. Też e, nagrać, ustawić kamerę i wszystko. Tak, więc ja też to będę robić. Z tym, że teraz mam także coś tam wrzuciłam, jest, jest podcast na temat dnemoczanowej. Teraz będę wrzucać podcast na temat odchudzania. E, trochę się spóźniam. Ogólnie jest tak, że. To mam jest zawsze dużo... gorący temat. Tak, bo w ogóle to jest tak, że kwiecień maj to jest tak bardzo <laughs> dużo pracy, że ja nie mam czasu na nic i e, spóźniam się trochę z tym. Ale to będzie. I ja to będę na pewno w wakacje y, będę rozszerzać te wszystkie informacje. Mam nadzieję, że będę miała więcej czasu wtedy. Y, co jeszcze dodatkowo, y, mój blog, który nazywał się kiedyś roślinny dietetyk, teraz się nazywa iwonakibil.com, i tam y, będzie też y, więcej informacji po angielsku, i tam są teraz artykuły po polsku i będą po angielsku, ale niektóre są chyba też, tak mi się wydaje, nie pamiętam, dokładnie po polsku i po angielsku. I tam będzie bardziej lifestyle'owo i e, wszelkie informacje, które były na tym blogu dotyczące diety roślinnej, szczególnie w ciąży, bo tam było najwięcej takich mm -hmm. informacji, przeszły na ten blog vegetation.com, a e, na Iwona Kibic bardziej moje przemyślenia, mniej tych badań naukowych. Bardziej osobiste. Bardziej takie osobiste i tam też jest dużo informacji na temat podróży i restauracji, więc jakby ktoś chciał, to tam zapraszam. Spoko, wszystko podlinkuję. E, no i w zasadzie konferencje różnego rodzaju, różnego rodzaju takie rzeczy. Zapraszam na ten kanał, bo ja tam czasem coś wrzucam na kanał na YouTube na YouTubie, um, jakieś filmiki z konferencji. Znaczy, chcę to robić teraz coraz częściej, bo coraz częściej staram się jednak coś tam nagrywać. I też masz grupę na Facebooku. Mam zdrowa dieta wegańska, bo może ja tam żyje dawno nie ta... byłam. Ona świetnie działa, słuchaj, bez ciebie. Super. Ona ja żyje swoim życiem. żeby żyjemy tam to dawno to nie było. Ja naprawdę jest po prostu mi, e, tak, mam taki deficyt czasu ostatnio i tak mi jest przykro, że nie mogę się tak jakby zaopiekować tą grupą, ale mam tam też kilka dietetyczek, które są wege i które też się tą grupą opiekują. Mam nadzieję, że one tam są i coś, i coś robią. Muszę wejść w Tam jest, zawsze, w tam jest zawsze, mi się pokazują e, powiadomienia i tam jest zawsze jakaś ciekawa dyskusja i wszyscy sobie pomagają, także to jest bardzo miłe miejsce. Świetnie, muszę tam wejść też zobaczyć. Ja zajrzyj, po prostu, zajrzyj. Jest mi przykro, że mam mniej czasu na to, żeby zagl Oglądać, bo mamy dwie grupy. Wege ciąża, wege mamy i um, zdrowa dieta wegańska. I ta zdrowa dieta wegańska to miała być taka, takie miejsce dla osób, które są na diecie wege, ale niekoniecznie muszą być ideologicznie mhm. na tej diecie. I żeby się wymieniać wskazówkami na temat różnych produktów, na temat um, Zdrowia na temat um, przepisów i żeby tam wrzucać tylko te zdrowe przepisy, tak? Żeby, I to jest sprawdzane faktycznie przez dietetyczki. Przyznam się, że czasem tam mnie nie ma. W zasadzie przyznam się, że nie wiem, mam tam ostatnio chyba rzadko tam, tam bywam. Przyznam się, że nie jestem na Facebooku, e, ale e, bardziej jestem na Instagramie e, niż na Facebooku, ale muszę e, przynajmniej raz w tygodniu tam zaglądać. Wiesz, że jak byłaś mnie rok temu, to było przed wydaniem Twojej pierwszej książki, dobrze mówię? Tak. tak. I teraz mówisz, że piszesz drugą. Kończę, tak. I kiedy e, będzie wydana? I w znaczy, ogóle możesz zdradzić, jest... o czym ona jest? Czy jeszcze... Nie, e, nie wiem. To raczej. będzie w maju puszczona? E, nie będzie. E, wiesz co, ja ją kończę pisać, więc ona musi przejść przez e, korek najpierw jeszcze merytoryczną, bo też będzie pod redakcją dr Danuty Gajewskiej, tak jak ostatnio. Mhm. Musi przejść przez korektę, bo moje słownictwo nie jest zbyt dobre polskie. Mhm. Polski język, trudny język. Tak sobie żartuję. Wiesz co, ona musi przejść przez korekty, tak ogólnie i później ona wraca do mnie i jeszcze raz ja ją czytam, więc to potrwa pewnie kilka miesięcy, zanim ona w ogóle wyjdzie. No, może być tak, że nie wiem, pod koniec roku, może być na początku następnego roku, nie wiem dokładnie. Ale pierwsza książka dostępna. Cały i, czas i polecamy ją wszystkim osobom, które chcą się dowiedzieć czegoś mądrego o diecie roślinnej. Ja bardzo się cieszę, że jest taki odzew w ogóle, wiesz, ja bardzo się stresowałam tym, jak wypadnie ta książka, szczególnie w świecie dietetyków mhm. i, i ogólnie lekarzy w, w tym kręgu, w branży. Mhm. tak, w branży. Bardzo się obawiałam odzewu, bo wiesz, to jest jednak temat wega i no, ta dieta często była krytykowana na uczelniach wyższych, a okazuje się, że jednak jest coraz więcej osób, które um, tak jakby czytają książkę i rozumieją więcej na temat tej diety, i to jest super, bardzo się no, cieszę z Ale to jest też przede wszystkim powodu. dlatego, że bardzo masz dużo źródeł, wszystko co mówisz jest oparte o, jest przypis do każdej Ale wyszli, ja bym jeszcze tezy. rzeczy dodała do tej książki, mnóstwo, bo ogólnie sam... Wydasz kolejną edycję, gdzie e, rozszerzona nie wersja. Nie wiem. może jakąś inną jeszcze książkę, ale też rozszerzam te wszystkie rzeczy na tym blogu nowym, więc e, to, co bym chciała dodać jest na blogu i na kanale. Faktycznie są tam takie rzeczy nowe, których nie ma w książce lepsze jest to, że tak jak myślałam o naszej rozmowie dzisiejszej, to tak pomyślałam sobie, że właśnie porozmawiamy o diecie roślinnej na różnych etapach rozwoju i przyjdziemy od y, ciąży aż po wiek innym starszy, razem. ale to chyba innym <laughs> razem, bo generalnie wszystko nam pięknie się ułożyło w półtora godzinne wow. nagranie, no także dzisiaj... myślę, że czas... Tutaj nie wiem, czy to słychać na nagraniu, że jakby trzęsienie się nie było. Ale to myślę, że jak podcast, to żeby się tym nie przejmować. Nie, ja się nie przejmuję tych dodatkowe wrażenia, Powiem ci, jak prawie jak kino 7D albo coś w tym stylu, tylko bez obrazu niestety. No ale no, dobra, już zaczynam gadać jakieś głupoty. W każdym razie, Iwona, no, dziękuję ci bardzo, że byłaś moim gościem. To była wspaniała rozmowa mam nadzieję, że nasi słuchacze wnieśli z tego bardzo dużo. Także ja życzę ci powodzenia, więcej czasu wolnego i odpoczynku. Bardzo dziękuję. Ten czas wolny by się przydał, bym mogła wtedy robić jakieś jeszcze inne rzeczy. Mogłabym go zapełnić. <laughs> Także w takim razie do usłyszenia na razie. Papa, pa. Pa, pa. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się bardzo wiele ciekawych rzeczy odnośnie diety roślinnej. Tak jak zawsze, czekam na Wasze komentarze pod filmem na YouTubie i na Wasze recenzje na iTunes. Tam możecie dać gwiazdkę lub pięć gwiazdek mojemu podcastowi, napisać recenzję tak samo na Spotify możecie go zaobserwować. Również was zachęcam do obserwowania mojego konta na Instagramie, czyli Karolina Somańska podcast. Tam rzucam sporo informacji zza kulis, mówię o tym, że jest nowy odcinek i możecie się ze mną skontaktować właśnie odnośnie gości czy też pomysłów i tam też zawsze udostępniam, zawsze nie zawsze staram się Udostępniać wasze stories. Także jeżeli słuchacie podcastu, to pamiętajcie, żeby zrobić screena albo pokazać mi, co robicie, kiedy go słuchacie, bo mnie to bardzo cieszy i też uwielbiam to udostępniać. Podcasty oczywiście ukazują się co tydzień w poniedziałek o godzinie 16. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną i do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku. Pa!